52 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Sesja zwołana została w trybie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Witam wszystkich przybyłych na posiedzenie radnych. W imieniu radnych witam pana wójta Andrzeja Leśniewicza, pana wicewójta Tomasza Hołowatego, panią skarbnik Agnieszką Podgórską, panią sekretarz Monikę Tarnowską, panią Kamilę Korn oraz szanownych gości, pana starostę Koszalińskiego Mariana Hermanowicza oraz pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana Zbigniewa Grabarka. Witam serdecznie oraz wszystkich dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz wszystkich sołtysów. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan 14 radnych w chwili otwarcia obrad sesji uczestniczy 14 radnych, czyli sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Przypominam państwu radnym, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych, w związku z czym prosi się, by podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, artykuł 51 ustawy o ochronie danych osobowych. Przechodzimy do punktu drugiego. Jest to punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Informuję, że porządek obrad 62 sesji Rady Gminy w Biesiekierzu wraz z zaproszeniem na sesję oraz projektem uchwał radnym przekazany był w regulaminowym terminie. Proszę o uwagę, ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Proszę panie wójcie. Pani przewodnicząca, szanowne panie i panowie radni. W związku z niedawno otwartym, rozstrzygniętym w zasadzie przetargiem nieograniczonym na zadanie usługi odbierania odpadów komunalnych, zagospodarowanie odpadów i prowadzenie PSZOK, wnoszę o wprowadzenie do dzisiejszego porządku obrad naszej sesji jeszcze jednego projektu uchwały wynikającego właśnie z tego faktu. Uchwały dotyczącej w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie gminy Biesiekierz, na których zamieszkują mieszkańcy. Bardzo proszę o wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem wyżej wymienionej uchwały? Dziękuję bardzo. Wyżej wymieniona uchwała została wprowadzona do porządku obrad do punktu 7, podpunkt 11. Przechodzimy do trzeciego punktu. Są to sprawy organizacyjne i tutaj w tym punkcie poproszę pana Mariana Hermanowicza, starostę Koszalińskiego, i pana Zbigniewa Grabarka o zabranie głosu. Szanowni państwo, pozwolę sobie odczytać uchwałę numer 73 łamane przez 467 przez 2023 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przyznania medalu pamiątkowego za zasługi dla powiatu koszalińskiego Andrzejowi Leszkowi Leśniewiczowi na podstawie paragrafu 1 ust. 2 regulaminu przyznawania medalu pamiątkowego za zasługi dla powiatu koszalińskiego stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr 16-170-2004 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia medalu pamiątkowego za zasługi dla powiatu koszalińskiego i regulaminu jego przyznania po uzyskaniu opinii kapituły medalu pamiątkowego uchwala się, co następuje. Przyznaje się medal pamiątkowy za zasługi dla powiatu koszalińskiego Andrzejowi Leszkowi Leśniewiczowi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu w Koszalinie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni państwo, proszę wnioskodawcę, pana starostę o zabranie głosu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że jako starosta mogłem zawnioskować do kapituły o przyznanie tego medalu dla pana Leśniewicza.
Ja już nie chcę wspominać historii. Dla mnie pan Andrzej Leśniewicz jest od samego początku kolegą, przyjacielem i wiem o tym doskonale, że w dalszym ciągu może służyć dla nas, dla całych mieszkańców, wszystkich mieszkańców Biesiekierzu, ale również w powiecie koszaleńskim jak najlepiej. Dlatego z wielką przyjemnością robię to wspólnie z panem przewodniczącym, abyście państwo również pamiętali o takim, że był taki wójt, Leśniewicz się nazywał, bo wiem, że decyzję w tej sprawie podjął. Ale życzę panu, panie Leszku, wszystkiego, wszystkiego, panie Andrzeju, najlepszego. W przyszłości również. Dziękuję. Panie burmistrzu, prosimy bardzo. Kilka słów, pani przewodnicząca, jeśli można. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, no widzicie, że głos mi się łamie i wzruszenie rzeczywiście się udziela. To naprawdę wielki zaszczyt i honor otrzymać z rąk i pana starosty, i pana przewodniczącego ten medal. Tak jak panowie powiedzieli, to jest medal pamiątkowy, symboliczny, ale on obrazuje właśnie te lata pracy i współpracy na różnych poziomach właśnie, nie tylko w samorządzie powiatowym, bo pragnę państwu tylko powiedzieć, że moja przygoda z samorządem powiatowym datuje się od 2002 roku. To w sumie tej współpracy na różnych płaszczyznach to już ponad 20 dobrych lat. A z panem starostą, a wcześniej wójtem, ta współpraca jeszcze dużo dawniej się datuje. Dokonywaliśmy wielu dobrych, mądrych rzeczy, służących rozwojowi tej gminy, ale również i powiatu. Bo nawet nie dzisiaj może nie wszyscy pamiętają, że te drogi przez Nowe Bielice, przez Stare Bielice, aż od Mścic, to również między innymi wspólna nasza zasługa, czy droga w Parnowie, czyli cały czas dbaliśmy o to, aby w sposób zrównoważony, to co podkreślam, rozwijały się poszczególne gminy powiatu, ale również i cały powiat. No i teraz mamy żywe tego dowody, no, zarówno nasza gmina, jak i cały powiat, jak państwo widzicie, no kwitnie, dosłownie kwitnie, przeżywa naprawdę kapitalną metamorfozę, modernizację nie tylko względem infrastruktury drogowej, ale również i społecznej i kulturalnej. Mamy prawo być dumni właśnie z tych dokonań i jest to taki moment, element, gdzie rzeczywiście pan starosta już tak jakby ujawnił, że w zasadzie moja kariera w gminie się kończy, ale chciałbym kontynuować tą samorządową przygodę w dalszym ciągu, startując do powiatu i być pomocnym, o czym również pan starosta powiedział, zarówno całej naszej lokalnej społeczności, jak i społeczności powiatu. A społeczność powiatu to, proszę państwa, daleko idąca pomoc społeczna, gdzie ma w swoim zasobie 5 placówek pomocy społecznej. Z tego na terenie naszej gminy praktycznie i Stare Bielice, przepraszam, Nowe Bielice i Parsowo, ale jednocześnie specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy Warnije, to wszystko są placówki powiatowe, ale te na terenie naszej gminy i ta nasza współpraca i o to, żeby w tych placówkach się równie dobrze działo, ale generalnie w całej pomocy społecznej, bo kompetencje powiatu, jak państwo wiecie, są bardzo szerokie, od daleko idącej pomocy rodzinie, poprzez właśnie środowisko, poprzez właśnie infrastrukturę drogową. Także jeszcze mam nadzieję, że wiele, wiele do zrobienia przed nami. Dlatego z wielkim wzruszeniem, zaszczytem i honorem przyjmuję te wyróżnienie, bo to jest taki symbol mojej aktywności
przez te naprawdę lata dla naszej lokalnej społeczności, dla naszej gminy i oczywiście dla powiatu. Myślę, że naprawdę razem jeszcze przy dobrej, zgodnej współpracy możemy naprawdę wiele, wiele pozytywnych rzeczy dokonać, czego i sobie, i Państwu życzę. Jeszcze raz naprawdę z całego serca dziękuję. Jestem wzruszony, bardzo się cieszę. Naprawdę radość wielka, bo to jest uhonorowanie właśnie tych lat pracy, a to zawsze przynosi satysfakcję. Często mówimy, że no, niech inni cię oceniają, niech inni, bo czasami trudno mówić o tych osiągnięciach. My tu na co dzień, na komisjach i tak dalej, to Państwo radni doskonale wiecie, w jakim obszarze się poruszamy, ale na zewnątrz czasami nie zawsze jest to widoczne i jak ktoś z zewnątrz zauważy, jak dokonania, które za naszym udziałem zostały przysporzone tej gminie, to naprawdę wielka radość i wielka satysfakcja. Panie Starosto, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo i gratulujemy oczywiście. Tutaj zapraszam Panią Monikę Tarnowską. Chciała Pani coś powiedzieć. Na mównicę? Proszę bardzo. Może nieprzyzwyczajona jestem tutaj stać. Widzę i nie widzę. Witam serdecznie Szanowną Radę, Pana Wójta, zaproszonych gości i wszystkich mieszkańców. Jak zawsze na takiej sesji, jak co roku na takiej sesji, odnosimy się do oświadczeń majątkowych złożonych przez naszych kierowników, Państwa radnych, pracowników. Wobec powyższego przedstawię krótką informację, jak w tym roku sprawa się ma. Szanowni Państwo, pozwolę sobie powiedzieć, że na podstawie artykułu 24h ustęp 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wójt gminy Biesiekierz w naszym przypadku winien dokonać analizy oświadczeń majątkowych za poprzedni rok, czyli za rok 2022. Skarbnika gminy, sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających w imieniu wójta decyzje administracyjne. Radnych gminy Biesiekierz. Także Szanowni Państwo, po jednym egzemplarzu złożonych oświadczeń majątkowych wraz z kopią rozliczeń podatku dochodowego PIT przesłano te dokumenty według właściwości miejscowej do odpowiednich urzędów skarbowych. Stwierdzić należy, że wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego wywiązały się z ustawowego obowiązku. Do oświadczeń majątkowych dołączono wymaganą kserokopię rozliczenia podatku do dochodowego PIT za 2022 rok. Termin złożenia oświadczeń majątkowych został przez wszystkich zobowiązanych zachowany. Bardzo się cieszę i dziękuję za taką współpracę. Ale teraz najważniejsze informacje. Naczelnik pierwszego urzędu skarbowego w Koszalinie w wyniku dokonanej analizy złożonego według właściwości miejscowej oświadczenia majątkowego pani skarbnik Agnieszki Podgórskiej, pana Tomasza Hołowatego, zastępcy wójta gminy Biesiekierz, pani dyrektor Renaty Mankiewicz, pana Jana Rodaka, kierownika gminnych służb technicznych i komunalnych oraz pracownika pani Aleksandry Kowalskiej potwierdził, iż w złożonych oświadczeniach nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością skierowania wniosku do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, proszę Państwa. I dziękuję serdecznie za takie piękne złożenie oświadczeń. Natomiast naczelnik drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie także odniósł się do złożonych oświadczeń majątkowych radnych gminy Biesiekierz, sekretarza gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta i stwierdził, że w złożonych oświadczeniach nie ma poważnych nieprawidłowości, a jedynie drobne uchybienia nieskutkującą koniecznością skierowania wniosku do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie. Wobec powyższego, kochani Państwo, nasi radni, pracownicy i kierownicy, możemy pracować dalej tak pięknie, jak pracujemy, składać takie oświadczenia, a ten materiał, który został złożony w tym roku, będzie służył jako materiał porównawczy do przyszłych oświadczeń. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Pani Sekretarz. Już może się nauczyliśmy składać. Tak, już coraz lepiej idzie, coraz mniej błędów.
Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 4. Przyjęcie protokołu z 60. i 61. sesji Rady Gminy Biesiekierz. Informuję, że do przyjęcia są wyżej wymienione protokoły. Były wyłożone do wglądu w biurze Rady. Radni otrzymali protokoły w regulaminowym terminie. Przyjęcie protokołów nie wymaga odczytywania ich na sesji. Czy są uwagi do wyżej wymienionych protokołów? Nie widzę. W takim razie uważam protokoły wyżej wymienione za przyjęte. Przechodzimy do punktu 5. Sprawozdanie wójta gminy Biesiekierz z działalności między sesjami. Poproszę pana wójta Andrzeja Leśniewicza o przedstawienie sprawozdania. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Panie, panowie radni, pani przewodnicząca. Pragnę państwu zdać sprawozdanie swojej działalności, jak i podległego mi urzędu za okres od 15 września do 15 listopada. I tak 15 września gmina Biesiekierz otrzymała dofinansowanie na zadania dotyczące modernizacji energetycznej dwóch gminnych placówek oświatowych, czyli Szkoły Podstawowej imieniem Ignacego Łukasiewicza w Biesiekierzu oraz Szkoły Podstawowej imieniem Kornela Makuszyńskiego w Świeminie. Przewidywana wartość inwestycji to 5 milionów 150, z czego 5 milionów złotych stanowi wysokość dofinansowania w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania przetargu na dokumentację projektową. 4 października wraz z wicewojewodą zachodniopomorskim panem Mateuszem Wagemanem przekazałem Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bielicach specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych nożyco-rozpieracz. Zakup sprzętu został współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Wartość przekazanego sprzętu to 48 900, z czego 48 400 stanowi wartość dofinansowania ze środków funduszu. 11 października nastąpił odbiór budowy chodnika ulicy Piwoni w Nowych Bielicach. Co ciekawe, bardzo nawet ciekawe, że w dniu wczorajszym zastępca wójta pan Tomasz Chłowaty podpisał umowę dotacji na wyżej wymienione zadanie w kwocie 129 745 zł, co stanowi 80% wartości realizacji zadania. W dniu 12 października Szkoła Podstawowa imieniem kapitana Władysława Wysockiego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Biesiekierz zmieniła nazwę. Nowym patronem został Ignacy Łukasiewicz. W uroczystościach zorganizowanych z tej okazji brali udział przedstawiciele Rady Gminy, sołtysi, zastępca wójta gminy Biesiekierz pan Tomasz Hołowaty i wielu, wielu zaproszonych gości. Natomiast 13 października odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Również miałem zaszczyt być gospodarzem tej jakże ważnej uroczystości. Przypomnę tylko, że tak jak państwo sami wiecie doskonale, że oświata była i jest i zawsze będzie dla nas priorytetem nie tylko pod względem faktycznie finansowym, ale pod względem wychowania przyszłych pokoleń. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom oświaty za trudną pracę i poświęcenie. Dzięki waszemu zaangażowaniu gmina Biesiekierz ma świetlaną dosłownie przyszłość, a nasze dzieci mogą marzyć o największych osiągnięciach. 15 października odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować mieszkańcom i wyborcom gminy Biesiekierz za tak wysoką frekwencję w tym wydarzeniu. A była ona imponująca, bo aż 73,63%. Najwyższą frekwencję odnotowaliśmy w debiutującej w tych wyborach obwodowej komisji wyborczej zlokalizowanej w Nowych Bielicach, gdzie frekwencja wyniosła aż 87,23%. Jest to niesamowity wynik. Serdeczne gratulacje. Szczególne podziękowania należą się wszystkim członkom komisji wyborczych, którzy celująco wywiązali się ze swoich obowiązków i skrupulatnie liczyli głosy do późnych godzin nocnych. Serdecznie za to państwu dziękuję. 15 października uczestniczyłem w pierwszym oficjalnym otwarciu ścieżki edukacyjnej w Świeminie, która została zrealizowana w ramach projektu pod nazwą To, co fruwa, żyje, rośnie, mieszka tuż obok przy sośnie. Piękna nazwa. Projekt ten otrzymał grant Lasów Państwowych w wysokości 100 000 zł.
większym gronie zaproszonych gości i partnerów oraz przyjaciół projektu zwiedziliśmy ścieżkę w dniu 20 października. Serdecznie gratuluję pani dyrektor za sprawną realizację oraz zaangażowanie tak wielu partnerów, rodziców, nauczycieli, a także, co najistotne bardzo, uczniów w jego realizację. 21 października uroczyście obchodziliśmy 75-lecie powstania Ochotniczych Straży Pożarnych w Biesiekierzu, w Parnowie i Warninie. Wydarzenie to było również okazją do uroczystego przekazania strażakom z OSP Biesiekierz i Warnino nowych czy częściowych ubrań strażackich, co uczyniłem wraz z wicewojewodą zachodniopomorskim panem Mateuszem Wagemanem. Ochotniczym Strażom Pożarnym gratuluję jubileuszu i działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa, ale także rozwoju lokalnych społeczności, szczególnie dzieci i młodzieży, które tak chętnie działają w młodzieżowych drużynach pożarniczych. W tym roku bardzo licznie i aktywnie obchodziliśmy również 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w gminie. Uroczystości rozpoczęły się w szkołach podstawowych i przedszkolu i już wcześniej dedykowanymi akcjami, konkursami historycznymi, wspólnym śpiewaniem hymnu i pieśni patriotycznych oraz organizacją wieczornic patriotycznych, w tym w Siemieninie oraz w Starych Bielicach. 10 listopada uczestniczyłem w uroczystym złożeniu kwiatów pod obeliskiem pamięci wszystkich, którzy przyczynili się do zwycięstwa i polskości ziemi biesiekierskiej. Natomiast 11 listopada brałem udział w mszy świętej w kościele parafialnym w Biesiekierzu, następnie w uroczystym apelu poległych oraz złożeniu kwiatów przez przedstawicieli gminy przy krzyżu misyjnym. Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Biesiekierz, serdecznie dziękuję za każdą aktywność związaną z obchodzeniem Święta Niepodległości, w szczególności za zaangażowanie dzieci i młodzieży. Gratuluję również organizacji wydarzeń artystycznych i wieczornic z udziałem uczniów. Poziom tych wydarzeń jest niezmiennie wysoki, co świadczy o wielkim zaangażowaniu dzieci i organizatorów. Bardzo serdecznie gratuluję. To były naprawdę wyjątkowe okazje i wieczory. Bieżące rozstrzygnięcie przetargów, myślę, że to wszystkich Państwa również interesuje. 9 października nastąpiło otwarcie ofert dla zadania budowa drogi w technologii płyt Jumbo w Laskach Koszalińskich. W terminie do dnia 5 października 2023 wpłynęły 3 oferty na kwotę brutto 180 810, druga kwota 144 857 zł oraz trzecia 128 000. 9 października natomiast nastąpiło otwarcie ofert dla zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej nr 1210-15Z ulica Wiatraczna w Starych Bielicach. W terminie do dnia 5 października wpłynęła jedna oferta na kwotę brutto 159 900. 6 listopada natomiast nastąpiło otwarcie ofert w ramach zadania pod nazwą przebudowa i remont drogi gminnej Parsowo-Świemino. Tutaj wpłynęły 3 oferty. Na kwotę brutto jedna z tych ofert 3 567 000, druga oferta opiewała na kwotę 3 577 777 oraz zwycięska oferta przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych i budowlanych Infrabud spółka z o.o. na kwotę brutto 2 775 995 zł 67 groszy. To jest ten sam wykonawca, który realizował poprzedni etap drogi w Parsowie. Prace chyba już się rozpoczęły, z tego co wiemy. 8 listopada nastąpiło otwarcie ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie, co wcześniej wspominałem odnośnie do dzisiejszego porządku obrad, usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania odpadów i prowadzenie PSZOK. Tutaj wpłynęła jedna oferta firmy Ekosan, też dotychczasowa firma, na kwotę 6 923 727 zł 35 groszy. To na zagospodarowanie odpadów oraz 44 051 04 na prowadzenie PSZOK. I tutaj dla jasności to jest na cały okres realizacji tego zadania, czyli na 3 lata. 14 listopada wybrano najkorzystniejszą ofertę na zadanie pod nazwą opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu.
najkorzystniejszą ofertę z kwotą ponad 90 tysięcy złotych złożyło studio projektu budowlanego Filar Marcin Górzny z siedzibą w Pile. W dniu 13 listopada rozliczono umowę dotacji udzielonej w kwocie 15 tysięcy złotych dla spółki wodnej Biesiekierz-Będzino na wykonanie, to Biesiekierz-Będzino tylko z nazwy póki co Będzino, bo te prace wszystkie są wykonywane na terenie póki co naszej gminy, co bardzo cieszy, na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Biesiekierz. Dzięki dotacji oraz środkom pozyskanym przez spółkę wodną w bieżącym roku wykonano konserwację 820 metrów rowów. Bardzo dziękuję zarządowi spółki wodnej za podejmowanie tych ważnych dla naszej gminy zadań. Pozwalają one na zarządzanie zasobami wodnymi i utrzymywanie terenów rolniczych w dobrej kulturze rolnej. Bardzo naprawdę z tego się cieszę, bo rzeczywiście sukcesywnie co jakiś czas nawet mamy kolejne plany, żeby zmniejszyć właśnie te obszary, w których gdzieś tam no, ta gospodarka wodna jest utrudniona. No i jeszcze tylko bieżąca informacja na temat realizowanych inwestycji, bo to też bardzo istotne i dla Państwa interesujące, ale również i dla naszych mieszkańców. Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie realizacji kilku inwestycji, między innymi właśnie Centrum Aktywności w Starych Bielicach. Obecnie trwają prace związane z kanalizacją sanitarną, deszczową oraz zagospodarowaniem terenu przy remizie. Trwają również prace dotyczące budowy świetlicy. Kolejne to budowa wiaty w Kraśniku i w Cieszynie. W Kraśniku wiata już jest zamontowana, w Cieszynie również w najbliższych dniach zostanie złożona. Obie inwestycje są dofinansowane ze środków zewnętrznych. Zamówiono również wyposażenie sportowe dla budowy boiska i strefy sportu w Kraśniku. W trakcie realizacji są również budowa dróg w Parnowie, w Kraśniku oraz Parsowie i Świeminie. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że realizacja w okresie jesiennym tych inwestycji wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami dla naszych mieszkańców, dla Państwa. Jednak wiem, że te nowe drogi naprawdę odmienią tu nasze miejscowości. No i w tym momencie wszyscy Państwo już zauważyliście, odbywa się frezowania i nawierzchnia na drodze wojewódzkiej od Lasek Koszalińskich aż do Tatowa. Przypuszczalny taki szacowany termin to do 29 listopada. A tak jak Państwo zauważacie, to znakomicie poprawi bezpieczeństwo na tych skrzyżowaniach i oczywiście w połączeniu to później z tą wiatraczną i z tymi lewoskrętami naprawdę da naszym mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Ależ oczywiście tak, całkowicie praktycznie. I lewoskręt do Lasek. I tak jest, tak, tak jest, dokładnie tak jak Państwo mówią. Dziękuję Panu Wójtowi. Proszę Państwa, ja z tego miejsca, tak jak Pan Wójt, chciałam potwierdzić, że te wszystkie uroczystości z tym 11 listopada, to naprawdę wszystkie były bardzo wzruszające, bardzo podniosłe. Ja nie we wszystkich uczestniczyłam, ale byłam na wieczornicy w Świeminie, byłam na wieczornicy u nas w Starych Bielicach. Pod pomnikiem była tutaj koleżanka, później też inni widziałam, radni byli na mszy i naprawdę uczciliśmy to bardzo godnie, a dzieci były niesamowite. W tych wszystkich przedstawieniach, w tej historii, którą nam przedstawiły, bardzo, bardzo było to wzruszające i dziękuję bardzo przede wszystkim tym jednostkom, które to przygotowały, tym osobom, które się zajęły organizacją tego wydarzenia. Naprawdę było to piękne i zachęcam do uczestnictwa, także i mieszkańców oczywiście i nas radnych i sołtysów. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, którym jest punkt 6. Informacje o stanie przygotowania placówek oświatowych gminy Biesiekierz oraz o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Biesiekierz w roku szkolnym 2022-2023. Państwo otrzymaliście te sprawozdania wszystkie. Tutaj Pan Wicewójt chce powiedzieć kilka słów. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, oświata to już od wielu, wielu lat priorytetowy obszar w naszej gminie, a wynika to nie tyle z faktu budżetu, który właściwie jest chyba już największym wydatkiem, jeśli chodzi o budżet gminy Biesiekierz, ale przede wszystkim dlatego, że wychowuje i kształci się w tych placówkach ponad 972 dzieci, w tym 64 w żłobkach, 359 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, 549 osób w szkołach. Prawie 1000 dzieciaków,
kształci się w naszych wszystkich placówkach, to pokazuje skalę. Tylko w naszych jednostkach zatrudnione są 132 osoby, więc są to też bardzo duże zakłady pracy skupiające mieszkańców naszej gminy. Jakie mamy placówki? To oczywiście szkoły podstawowe imienia Kornela Makoczyńskiego w Świminie, podstawowa szkoła Ignacego Łukasiewicza w Wiesiekierzu, Marii Skłodowskiej Kili w Starych Bielicach, gminne przedszkole w Parnowie, niepubliczne przedszkole Elf 2 w Starych Bielicach, domowy żłobek Otobajka w Nowych Bielicach, niepubliczny żłobek Elfik w Starych Bielicach i żłobek Happy Days, Szczęśliwe Dni również w Starych Bielicach. Ale szanowni państwo, dzisiejsze placówki to już nie tylko nauka liczenia i pisania tak w dosłownym z tego słowa rozumieniu, bo na co na pewno należy zwrócić uwagę, że nasze placówki podejmują ogromne zaangażowanie w podejmowaniu działań związanych, wspierających i motywujących uczniów. Te wszystkie działania są wymienione w tym obszernym sprawozdaniu, bo organizowane są programy, konkursy, zawody, różne formy aktywności, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów itd., itd. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Na uwagę zasługują też działania jednostek w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami, szanowni państwo, bo tymi działaniami objętych jest prawie 600 osób. Zajęcia z pomocy psychologicznej, psychologiczno-pedagogicznej obejmują ponad 440 osób. Prowadzone są również zajęcia wynikające ze względu na zdiagnozowane dysfunkcje i to jest też ponad 240 osób. Szanowni państwo, dlaczego o tym mówimy? Mówimy o tym dlatego, że to jest trochę znak czasu, ale też dlatego, że jest to ogromna potrzeba i odpowiedzialność, którą po prostu realizujemy, ale to też pieniądze, o których bardzo często tutaj na tej sali dyskutujemy i rozmawiamy, jak je wydatkować, ale czasami tak duże nakłady na oświatę wynikają z właśnie tych potrzeb, które wskazywane są z tych specjalnych potrzeb edukacyjnych i my te potrzeby po prostu realizujemy. Ale co ważne, w tych naszych placówkach realizowane są również bogate zajęcia organizowane przez współpracujące organizacje pozarządowe. Wszyscy wiemy, co się dzieje i jakie pozytywne naprawdę efekty mamy w Starych Bielicach przy współpracy szkoły i klubu sportowego GKS Bieliki. Podobnie w Biesiekierzu działa harcerstwo i chcemy reaktywować aktywność klubu sportowego Wybrzeże Biesiekierz. Mamy tam reaktywację naprawdę już kształcenia młodzików i żaków, co nas bardzo cieszy. Nie w sposób oczywiście wspomnieć, tu pan Wójtusz wspominał o projekcie w Świeminie, który odbył się naprawdę bardzo szerokim, pozytywnym echem, nie tylko w środowisku lokalnym, ale też i w mediach. Pisał o tym i pokazywał w telewizji wiele mediów, ale co najważniejsze, tam najważniejsze były dzieci, bo to dzieci nawet udzielały wywiadów i to było niesamowite, że właściwie to jest najlepsza forma edukacji, bo one są zaangażowane, one widzą efekty tego działania i to jest dla nich naprawdę motywujące i o tym musimy myśleć, prowadząc działania oświatowe. Oczywiście równie aktywne jest przedszkole, które realizuje tyle wydarzeń, tyle uroczystości, a każde z nich jest niemalże oddzielnym, naprawdę bardzo wyjątkowym przedsięwzięciem, które też angażuje rodziców, przedsiębiorców, społeczność lokalną. To też pokazuje dzieciom, jakie są efekty tego współdziałania. Oczywiście to tylko niektóre przykłady tych wielu aktywności, których chcemy i będziemy oczywiście wspierać. I dlatego, szanowni państwo, my jako gmina, i to też pokazuje to sprawozdanie, chcemy i wspieramy, bo już niedługo kolejne działania inwestycyjne, bo pan wójt również wspominał, szkoła w Wiesiekierzu i Świeminie przejdzie modernizację energetyczną, która doprowadzi trochę do oszczędności, głównie do oszczędności, ale także estetyzacji. Przy szkole w Wiesiekierzu trwają prace projektowe związane z budową kompleksu boisk, boisko do siatki ze sztuczną nawierzchnią, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, kort, czy właściwie ścianka do tenisa. No takiego kompleksu w naszej gminie, a właściwie w okolicach tutaj nie będzie. Oczywiście park klinowy, place zabaw i tak dalej. Naprawdę kapitalna inwestycja. Prace projektowe kończą się już z końcem roku. Szkoła w Starych Bielicach zostanie poddana rozbudowie. No jej zakres określi dokumentacja techniczna, która mamy nadzieję już niebawem znajdzie swojego wykonawcę. Obecnie w przedszkolu w Parnowie trwają prace inwestycyjne związane z przebudową, kompleksową przebudową drogi, która kompletnie poprawi bezpieczeństwo tej placówki i pozwoli rozwinąć jeszcze bardziej skrzydła i kreatywność osób, które pracują i współpracują z tym przedszkolem.
Jesteśmy więc przekonani, że nasze działania to dobra inwestycja dla tych niemal 1000 dzieci, które uczą się w naszych placówkach. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wicewójtowi. Proszę państwa, czy są pytania jeszcze do tych informacji i sprawozdań? Nie ma. W takim... proszę. Komisja do spraw społecznych i oświaty. Dziękuję za bardzo szczegółowe i obszerne sprawozdanie. Nie wnosimy uwag, a przy okazji mówiłam to już na sesji, dziękujemy paniom dyrektor, że wykonują tak wiele dodatkowych, wyjątkowych działań. Po prostu czytając to, to się czyta z przyjemnością, czyta i czyta. Jeszcze raz na ręce pani Agnieszki Kolanowskiej, dla wszystkich pani dyrektor. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ja też z tego miejsca chciałabym podziękować za przygotowanie sprawozdań, za taką sprawną pracę tych naszych placówek oświatowych, bo to nie tylko edukacja, ale również właśnie te wszelkie uroczystości, w których uczestniczycie i uświetniacie je. Także serdecznie dziękuję wszystkim placówkom i tym, którzy zarządzają tymi jednostkami w naszej gminie. Proszę państwa, no komisja już wyraziła swoją opinię, także dziękuję też. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 7. Podjęcie uchwał w sprawie. Pierwsza uchwała jest w sprawie zmian w budżecie gminy Biesiekierz na 2023 rok. Poproszę panią skarbnik Agnieszkę Podgórską o kilka słów. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Biesiekierz na 2023 rok został szczegółowo omówiony na komisjach wspólnych radnych gminy Biesiekierz. W głównych kwotach przeczytam zmiany. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy Biesiekierz na 2023 rok o kwotę ogółem 153 953 zł 77 groszy. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy Biesiekierz na 2023 rok ogółem o kwotę 153 953 zł i 77 groszy. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotami. Po stronie dochodów 52 659 190 zł i 99 groszy. Po stronie wydatków 57 351 941 zł i 9 groszy. Wynik budżetu w kwocie 4 692 750 zł i 10 groszy stanowi deficyt budżetowy, który zostaje pokryty nadwyżką z lat ubiegłych 4 543 509 zł i 37 groszy niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunkach bieżących wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 19 820 zł 84 grosze i rozliczenia środków z tytułu dotacji i realizacji programów unijnych to jest 129 419 zł 89 groszy. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję pani skarbnik. Czy są pytania do pani skarbnik? Ja w imieniu komisji, czy Małgosia, Małgosia ma problemy z głosem. Proszę państwa, ja w imieniu... W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto się wstrzymał? I kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Biesiekierz na lata 2023-2030. I tutaj też panią skarbnik poproszę o kilka słów. Dziękuję bardzo. Uchwała w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Biesiekierz na lata 2023-2030 zawiera zmiany, które były przyjęte zmianą uchwały do uchwały budżetowej na rok 2023 i również zostały szczegółowo omówione na komisjach wspólnych. Jeżeli są pytania do tych zmian, to bardzo proszę. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Komisja opiniuje do spraw budżetu, opiniuje pozytywnie tą uchwałę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Biesiekierz w 2024 roku. Też poproszę panią skarbnik o kilka słów. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, omówię od razu dwie uchwały w sprawie zmian w podatkach od nieruchomości na rok 2024 i na rok i od podatku od środków transportu, ponieważ te uchwały są elementem tak naprawdę polityki budżetowej i projektu budżetu na rok 2024. Spotykaliśmy się na komisjach wspólnych i one szczegółowo były omawiane, te zmiany i proponowane stawki przez państwa. Przypomnę, że były zaakceptowane przez państwa, w związku z tym została złożony taki projekt na
dzisiejszą sesję do procedowania. Główne kierunki, które objęliśmy w tych uchwałach, to przede wszystkim wzięliśmy pod uwagę obwieszczenie Ministerstwa Finansów w sprawie górnych stawek podatku od nieruchomości, który zakłada wzrost tych stawek maksymalnych o 15%. I taką też przyjęliśmy, taki też przyjęliśmy wzrost stawek obowiązujących w gminie, 15% do stawek obowiązujących w 2023 na terenie gminy. Co zdecydowało o tej podwyżce? Proszę Państwa, głównie sytuacja geopolityczna, geogospodarcza, wysoka inflacja, przede wszystkim znaczny wzrost wynagrodzenia minimalnego, bo od 1 stycznia wynagrodzenie minimalne wzrasta o 17%, co no, determinuje jakby wskaźniki inflacyjne też, wpływa na ceny wszystkich usług, przede wszystkim energii, usług wykonawców, którzy nam oferują ceny w przetargach. No i same wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w samym gminie Wiesiekierz. Jak już tutaj pan wicewójt powiedział, jesteśmy jednym z większych pracodawców na terenie gminy i niestety obowiązują nas też te minimalne stawki w wynagrodzeniu. A jeżeli idzie minimalna stawka wynagrodzenia, no to należy też podnieść wszystkim pracownikom. U nas zaplanowany wzrost do projektu budżetu, który Państwo też wyznaczaliśmy jakby kierunki projektu budżetu na rok 2024, to było 10% do pensji zasadniczej. Ponadto nauczyciele już mają zagwarantowane 12,30, a jest mowa jeszcze o wyższych podwyżkach w tej grupie zawodowej. Także to są takie główne czynniki, które omawialiśmy na komisjach wspólnych. Jeszcze powiem o skutkach finansowych. Naliczony, co nie oznacza wpłacony, z tytułu podniesienia tych stawek podatkowych dochód gminy to jest 700 tysięcy. Wzrost wynagrodzeń rok do roku policzony, planowany to jest około 3 milionów. Także to nie jest duża kwota. Te 700 tysięcy to nie oznacza, że one wpłyną w 100% do gminy, bo wiadomo, że są podatnicy, którzy no, zalegają z podatkami, a im gorsza sytuacja gospodarcza, tym więcej powstaje zobowiązań z tytułu należności z tytułu podatków. I w związku z tym proponujemy Państwu dzisiaj tą uchwałę, podniesienie stawek podatkowych o 15%. Podam dla przykładu, to rok do roku podaję, jak to wygląda na mieszkaniu na domku i działce 100-metrowej, 10, teraz już momencik, mieszkanie, domek. Budynek mieszkalny 100 metrów, pozostały grunt 1000 metrów i pozostały budynek 20 metrów kwadratowych. Rocznie, proszę Państwa, to jest 118 zł i 40 groszy. Przy takich stawkach, które by dzisiaj były przyjęte na tej sesji. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę, mogę odczytać te stawki, ale one i tak się, to jest skomplikowana uchwała, ponieważ jest dużo. Bardzo. Proszę, pani Wioleta Zielińska-Zujewska pytanie. Ja tylko bym chciała, żeby pani skarbnik powiedziała, bo w tym roku dwukrotnie została podniesiona najniższe wynagrodzenie, to nie wiem, czy też wszyscy się orientują. I ja bym też chciała, żeby pani skarbnik uzasadniła, że we wcześniejszych latach, żeśmy w tak wysokim zakresie nie podnosili tych podatków, ponieważ była inna sytuacja, tak jak tutaj pani powiedziała, że w tym roku wyjątkowo poszły wszystkie rachunki w górę. Wcześniej takich sytuacji nie było i żeśmy się w jakiś sposób tam zbraniali. Tak, i były to takie wyśrodkowe. Bardzo bym prosiła, żeby pani to wyjaśniła. Dziękuję bardzo. No jeszcze musimy też, nie możemy zapominać też o tej naszych tutaj zmianach geograficznych. To jest dla nas bardzo duży ubytek w podatku od nieruchomości, ponieważ odeszła duża część sołectwa Stare Bielice. My musimy, a w ślad za tym nie odeszły praktycznie żadne koszty bieżące do ponoszenia, bo nie było tam żadnej dużej szkoły, która by odeszła, nie było tam żadnych dużych naszych jednostek, które by przeszły na teren na rzecz miasta Koszalin. W związku z tym u nas dochody zmalały bieżące, natomiast wydatki bieżące zostały na tym samym poziomie. Minimalna krajowa rzeczywiście poszła w tym roku dwa razy w górę, na przyszły rok jest tak samo zaplanowana. Najpierw jest 17% do 4242 zł i od 1 lipca, proszę Państwa, 4300. I to jest pensja zasadnicza. Do tego się nie liczy na przykład dodatek stażowy. To jest procent liczony od wyższej podstawy. Także jeżeli liczymy 19%, to nie jest 19%. To jest więcej. Także to są główne czynniki, które zdecydowały o tym, że tutaj na komisjach podjęliśmy i postanowiliśmy przedstawić taki projekt uchwały o takiej wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu na rok 2024.
Bardzo proszę, jeżeli są jakieś jeszcze pytania. Proszę, pani Elżbieta Piekarska. Pani skarbnik, tutaj pani zaznaczyła, że radni podjęli tą decyzję na podstawie materiałów, tutaj bardzo wnikliwie, a równocześnie dobrze by było wspomnieć, że mieliśmy skalę porównawczą, żeby państwo, którzy nas odsłuchują, nasi mieszkańcy, wiedzieli, że to nie jest tylko nasza widzimisię konieczność, ale sąsiednie gminy, bo na takiej zasadzie tak, państwo tak. nam przedstawiliście tutaj, żebyśmy wiedzieli, jak to się kształtuje. Tak. I bardzo proszę tutaj o potwierdzenie, bo to jest bardzo istotne. My jesteśmy odsłuchiwani i tutaj no, mieszkańcy muszą to wiedzieć, mieć tą Dziękuję. Świadomość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, gmina sąsiadująca, gmina Będzino podniosła o taki sam procent, bo już odbyły się te sesje, więc tego co wiem, bo w tej chwili się dopiero odbywają sesje, ale jak rozmawiam, że tak powiem, z koleżankami z branży, no to gminy ościenne też planują na tym poziomie. Z tego co wiem, uchwała została podjęta o 15% w gminie Będzino. Tak samo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do tej uchwały? Proszę, pan Krzysztof Krawczak. Nie pytanie, tutaj z uzasadnienia uchwały wynika, że to nie są tak ogromne, mimo że to 15%, to tutaj jest wyliczenie, to jest 652 tysiące tylko skutki tej regulacji. To tutaj nie zabezpiecza nawet wszystkich potrzeb, jakie są w wyniku tych różnych zmian w gminie, tak? No tak jak pani skarbnik powiedziała, że 3 miliony potrzeba na wzrost wynagrodzeń, a 700 tam, tak jak pan tutaj wspomniał, tylko jest no, podwyżki jakby. Mhm, dokładnie. Proszę państwa, czy są jeszcze pytania? To ja w imieniu Komisji Budżetowej opiniuję to pozytywnie, tą uchwałę. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Biesiekierz w 2024 roku. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały, którą już pani skarbnik omówiła. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok. Ja tu tylko przypomnę, jakby mieszkańcy łączyli się, 118 zł na cały rok, czyli do raty to wyjdzie tam około 20 paru, prawie 30 zł do raty na domku 100 metrów i 1000 metrów kwadratowych, to taki idealny jak mój. Także czy są jeszcze pytania do tej uchwały, proszę państwa? W takim razie przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały numer 5. Jest to uchwała w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków z gospodarstw domowych z terenu gminy Biesiekierz. Z tego co mi wiadomo, to jakby dopłaty zostają na tym samym poziomie. Ale proszę panią skarbnik o kilka słów. Tak, dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, zaproponowaliśmy ponownie jak w tamtym roku dopłatę do 1 metra sześciennego wody 45 groszy, do 1 metra sześciennego ścieków 6,14 zł brutto. Te stawki obowiązywały również w tym roku i proponujemy takie same na przyszły rok. To jest dla gminy około koszt, proszę państwa, 1 300 zł rocznie dopłat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do tej uchwały? Nie widzę. Ja jako w imieniu Komisji Budżetowej opiniuję pozytywnie. Proszę zaprotokołować, że pani Małgosia wyszła. Także przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, uchwała została podjęta. Jest 13 radnych na sali. 13 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała numer 6 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. Poproszę pana Tomasza Hołowatego. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Roczny program współpracy gminy Biesiekierz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami kwalifikującymi się zgodnie z ustawą jest podstawowym dokumentem określającym zasady współpracy każdego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Wyznacza też on priorytetowe zadania i cele publiczne możliwe do realizacji przy współpracy gmin, w tym gminy Biesiekierz. W tym naszym programie ustalone zostały zadania jako priorytetowe w obszarach
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr i kultury, dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Pozostawiamy budżet na poziomie ubiegłorocznym. Wynika to między innymi z tego faktu, że organizacje złożyły, podpisanych zostało na chwilę obecną 10 umów, szacujemy 12 umów do końca roku. Budżet ten wystarczył do realizacji zadań zgodnie z wnioskami organizacji pozarządowych. W związku z tym jest to kwota wystarczająca. Jednocześnie daje się naprawdę zauważyć znaczące zaangażowanie i wzrost zaangażowania, jak i efektów w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez organizacje pozarządowe. W związku z tym te nasze pieniądze mogą być niejako częścią większych projektów, za co oczywiście bardzo serdecznie i gorąco dziękuję naszym wszystkim podmiotom społecznym. Jakie są to wydatki? Planujemy 12 tysięcy złotych na, powiem w skrócie oczywiście, tak powiedzmy obszarami, na działalność młodzieżowych drużyn pożarniczych, chociaż w kategorii bezpieczeństwa, w jakim mieści się ta działalność. W zeszłym roku mieliśmy projekt z Polski, jakiejś organizacji z Polski, która miała zorganizować u nas zajęcia z Krav Magi. Na ochronę zdrowia szeroko rozumianą z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 30 tysięcy złotych. Ta kwota została wydatkowana w tym roku między innymi przez Klub Sportowy Bieliki ze Starych Bielic na naprawdę świetne efekty i to, co się działo na boisku, to, że dzieciaki zostały wyciągnięte z domów i uprawiały sport, jest naprawdę fantastyczny efekt i lepiej tych pieniędzy tak naprawdę nie można wydać. Działalność związana z kulturą to szeroko rozumiana działalność, dzięki którym będziemy wspierać nasze koła gospodyń wiejskich, które naprawdę wykonują fantastyczną pracę, reprezentując gminę Biesiekierz na wielu wydarzeniach, nie tylko organizowanych przez gminę Biesiekierz, ale także przez inne podmioty, bo i w powiecie, i w województwie tak naprawdę te nasze koła gospodyń wiejskich były widoczne. Sport, największa kwota, 150 tysięcy złotych. Tak jak mówiliśmy już wcześniej, sport i dzieciaki to priorytet. Tym razem również chcemy przeznaczyć tyle pieniędzy na działalność, szeroko rozumianą działalność sportową. Chcemy również zintensyfikować działania sportowe ulokowane w gminie, w szkole podstawowej w Biesiekierzu. Zwłaszcza, że będzie to działanie komplementarne z rozwojem infrastruktury sportowej. Warto też podkreślić, Szanowni Państwo, że nasze organizacje pozarządowe, żebyśmy nie mówili tylko o pieniądzach. To jest naprawdę fantastyczna działalność, bo nie wiem, na pewno Państwo zdają sobie sprawę, że na przykład Dziki Bielice, czyli organizacja, która zajmuje się arm wrestlingiem, to jest trzecia organizacja w Polsce, która na ostatnich Mistrzostwach Świata w Malezji, w Kuala Lumpur zdobyła 7 złotych, 2 srebrne, 5 brązowych, w sumie to 14 medali na 30, które można było zdobyć na Mistrzostwach Świata. To, Szanowni Państwo, mamy Mistrzów Świata w naszej gminie, w klubie, który mieści się w naprawdę małym pomieszczeniu 3 na 4 metry w świetlicy w Gniazdowie. Więc możemy być z tego naprawdę, naprawdę dumni, a efekty osiągane przez dzieciaki z naszej gminy, z Tatowa, z Parnowa, są naprawdę fantastyczne i nie mówimy tylko o medalach, ale wzrost pewności, zaangażowania, kultury fizycznej, tężyzny, utraty wagi, to są wszystkie efekty, które naprawdę tam są widoczne i bardzo dziękuję oczywiście za te efekty. GKS Bieliki, Stare Bielice, Szanowni Państwo, no, tych efektów jest wiele, ale dzieciaki zajęły 14 miejsce w ogólnopolskim finale Pucharu Tymbarka w kategorii dziewczynek U10. Jest to najlepsza drużyna w powiecie, najlepsza drużyna w województwie, 14 drużyna w Polsce. Organizacje różnych imprez, wyjazdów, obozów sportowych naprawdę cieszą się ogromnym zadowoleniem. No i ta organizacja również przeżywa boom do tego stopnia, że za chwilę zacznie brakować miejsca, nie tylko trenerów, ale miejsca do ćwiczeń. Jest to naprawdę niesamowity progres w bardzo krótkim czasie. Jesteśmy częścią tego sukcesu tak naprawdę. Wybrzeże Biesiekierz, już za chwilę nowi trenerzy, Łukasz Banach, Wiktoria Robakowska, zajmują się trenowaniem żaków i młodzików i mamy nadzieję, że ten efekt będzie równie fantastyczny. OSP, Stare Bielice, Biesiekierz, Warnino, Parnowo, działalność młodzieżowych drużyn pożarniczych, wyjazdy, również obozy w Mielnie, w Łazach, inne aktywności dzieci biorących udział w młodzieżowych drużynach, to jest naprawdę kapitalny efekt i te nasze pieniądze nie mogą być naprawdę lepiej wydane.
zespół śpiewaczy Fala, który jest ulokowany przy OSP w Starych Bielicach. Działalność Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza MDP z młodzieżą w tle. Laureaci wielu innych konkursów, naprawdę kapitalne efekty. Drugie miejsce w przeglądzie wojewódzkim. Zespół, który trwa może od niedawna. I szanowni państwo, nie wspieramy ich finansowo, ale organizacyjnie. To jest transport, to jest pomoc w zakupie jakichś dedykowanych strojów i tak dalej. Więc to nie tylko finanse. Koła gospodyń wiejskich, Kraśnik, Stare Bielice od niedawna, Biesiekierz, Warnino, no, pomagają nam niesamowicie we wszystkich wydarzeniach, ale nie tylko naszych, również powiatowych, wojewódzkich, naprawdę ogromne zaangażowanie. Klub Szachowy Husaria, widoczny w wielu miejscach, również wiele, wiele tytułów, ale także i zaangażowanie dzieciaków, co wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Inne inicjatywy, organizacji, które są w Starych Bielicach, w Siemieniu, ich jest naprawdę bardzo dużo, jest ich coraz więcej i jesteśmy częścią, szanowni państwo, tej działalności, częścią ich sukcesu. Ale tak jak mówiłem, to nie tylko pieniądze, bo wspieramy organizacyjnie, transportem. Te organizacje mają często siedziby w naszych obiektach, świetlicach, działają i prowadzą działalność w tych świetlicach, za co nie bierzemy pieniędzy. W związku z tym to wsparcie pozwala na uzyskiwanie naprawdę kapitalnych efektów. I z tego miejsca serdecznie dziękuję tym wszystkim organizacjom pozarządowym, ale żeby to nie było tak podmiotowe, to przede wszystkim osobom, które tam działają. Sam jestem społecznikiem, sam wywodzę się z tego środowiska, wiem ile pracy, zaangażowania, czasu prywatnego, czasu wieczornego, weekendowego poświęcają te osoby na tak kapitalną działalność. Także cieszę się ogromnie, że możemy te organizacje wspierać i na pewno będziemy wspierać je na pewno tym samym, jeśli nie wyższym poziomie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pana wicewójta? Nie widzę. W takim razie, proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Pani Małgosia Błońska-Bauer wróciła na salę, też brała udział w głosowaniu. Przechodzimy, proszę państwa, do kolejnej uchwały. Jest to uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biesiekierz oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Poproszę pana Tomasza Hołowatego o kilka słów. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jest to zmiana techniczna wynikająca ze zmiany nazwy szkoły podstawowej w Biesiekierzu z kapitana Władysława Wysockiego na Ignacego Łukasiewicza, a jednocześnie również zmiany szkoły w Starych Bielicach, która nie była tutaj ujawniona, ze szkoły podstawowej w Starych Bielicach na szkołę podstawową imienia Marii Kosłudowskiej-Curie w Starych Bielicach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja do spraw oświaty. Poproszę o opinię. Nie wnosimy uwag. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania nad tą uchwałą. Kto jest za, kto się wstrzymał i kto jest przeciw? Panowie. O, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 61 przez 376 przez 23 Rady Gminy Biesiekierz z dnia 14 września 2023 roku w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Stare Bielice i Parsowo do kategorii dróg gminnych. Tu poproszę o kilka słów. Który z panów? Pan Jan Rodak, proszę. Szanowni państwo, ta uchwała była procedowana we wrześniu. I wkradł się błąd tego rodzaju, że jeżeli zaliczamy odcinki dróg do kategorii dróg gminnych, powinniśmy wpisać numer tej drogi. I w przypadku Starych Bielic nastąpiło niedopisanie tego numeru, wobec czego musimy to uregulować, bo wszystkie drogi gminne mają numery nadane i tu jest ta korekta. Bardzo proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? W takim razie przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 9 w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Pana Mariusza Sydoruka, dyrektora OPS-u, poproszę o zabranie głosu.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Pozwolę sobie omówić od razu dwie uchwały, ponieważ ta uchwała jest tak naprawdę towarzyszącą uchwałą do następnej. Następna uchwała podwyższa kryterium dochodowe udzielania pomocy w ramach rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Czas szybko mija. W tej chwili jest ostatni rok programu tego, który się kończy w 2023 roku i rząd przyjął nowy program dożywiania. Rządowy program dożywiania pozwala nam realizować zadanie własne o charakterze obowiązkowym, czyli dożywianie, i pozwala nam dofinansować te zadanie. I w związku z tym potrzebne do przyjęcia są niniejsze uchwały. Uchwała, która teraz jest procedowana, to jest program osłonowy. To jest program wójta gminy Biesiekierz i pozwala on udzielić dożywiania w sytuacjach nagłych w placówkach oświatowych, tam gdzie mamy stołówki. Czyli dyrektor bez żadnej decyzji może udzielić, może dać posiłek dziecku, które tego nagle w dniu dzisiejszym potrzebuje, a potem dopiero uzupełniać dokumenty i doprowadzić do wydania decyzji, na przykład na dożywianie lub pomocy rodzinie. Druga uchwała, która będzie za chwilę przedstawiona, to jest przyjęcie kryterium, tak? Podwyższenie kryterium pozwalające przydzielić ten posiłek. Dziś kryterium jest na poziomie 600 zł osoby w rodzinie i 719 zł na osobę samotną. Program pozwala nam przydzielić dożywianie osobie, która nie przekracza kryterium w procentowej kwocie 150 kryterium. My podwyższamy to do 200%, czyli podwójna kwota kryterium na osobę. W rodzinie to jest 1200 zł, no i podwójna kwota na osobę samotną. Nie jest to wielkie kryterium, a przekroczenie tego kryterium uniemożliwia przydzielenia tego dożywiania. W związku z tym proponuję te kryterium podwyższyć i przyjąć zarówno program osłonowy, jak i uchwałę o przyjęciu wyższego kryterium. Plusy realizacji tego programu są takie, że my po prostu dostajemy dofinansowanie do zadania obowiązkowego własnego. Mamy tutaj wkład własny, dzięki temu nie musimy pokrywać tego dożywiania w 100%, a w 40%, a w przypadku realizacji programu POPŻ możemy starać się o obniżenie tego wkładu własnego do 20%, czyli to naprawdę jest dla naszej gminy korzystne. Jeśli są pytania, to odpowiem, bo trochę dyskutowaliśmy na komisji, ale bardzo proszę. Proszę pan Krzysztof Krawczak. Tylko proszę, panie dyrektorze, jakby powiedział pan o liczbach osób, które korzystają z tej pomocy. Tak, liczby są różne ze względu też na te kryterium, ponieważ kryteria są mrożone na 3 lata. W tej chwili nam liczba dzieci spadła bardzo w placówkach oświatowych korzystających z dożywiania. To jest 13 dzieci, gdzie myśmy mieli po 150 do 200 dochodzących w poprzednich latach. Sytuacja się bardzo zmieniła, chociażby przez programy socjalne, to trzeba przyznać. Więcej osób natomiast mamy już dorosłych, samotnych, starszych lub chorych, które się kwalifikują do programu, no to dochodzi liczba do 60 osób. Łącznie mniej więcej wydajemy na to dożywianie 80-100 tysięcy. To zależy też od cen obiadów, tak, które też rosną, tak, od cen żywności, które też rosną, no i też od chętnych. A trzeba powiedzieć, że liczba tych chętnych z roku na rok maleje. Ale zdajemy sobie sprawę, że niestety musimy iść z programami w stronę osób starszych, potrzebujących, zwłaszcza seniorów. Tak, to jest w całej Polsce, nasze społeczeństwo się starzeje i taki mamy też jakby priorytet teraz. Czyli jak taka osoba starsza jest w domu, to ma jakoś dowożony ten posiłek? Nie, czy nie jesteśmy organizacyjnie, no właśnie, w stanie dowieźć posiłku. Wtedy przydzielamy środki finansowe, po prostu kwotę na posiłek, pieniążki. Aha. Dostaje na zakup żywność, przygotowanie posiłku i to jest wsparcie bezpośrednio też dla tego gospodarstwa, bo można sobie no, zorganizować za te pieniążki środki do przygotowania posiłków. Różnego rodzaju śniadań, obiadów, kolacji. Tak? To jest bezpośrednie wsparcie dla tej osoby nisko uposażonej.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do tej uchwały? Proszę, pani Zielińska-Zujewska-Wioletta. Ja tylko jedna rzecz, o której mówiliśmy też na komisji. Jakby pan mógł powiedzieć o osobach, które przekroczyły te progi i że wy jako jednostka pomagacie mieszkańcom, jeżeli im nie przysługują od was pieniądze, to pomagacie zorientować się, w którym kierunku mogą się udać. Jakby pan też mógł o tym coś powiedzieć. Kryteria w pomocy społecznej niestety są no, na niskim progu, tak? My mamy taką możliwość przydzielenia tak zwanego zasiłku celowego specjalnego na konkretny cel. To może być cel zakup żywności, to może być cel odzieży zimowej, to może być cel opału i takie też zasiłki przydzielamy. Te osoby, które przekraczają te kryterium, a no podam przykład, jeśli jest osoba samotna, wdowa czy wdowiec i ma emeryturę na poziomie 1500 zł, no to trudno kupić opał na zimę i wtedy jak najbardziej. Po zbadaniu sytuacji przez pracownika w formie wywiadu środowiskowego, my decyzję taką wydajemy na przydzieleniu tej pomocy, tak? Jeśli jest możliwość, to, bo to też są różne warunki i kryteria i kwalifikacje do różnych programów, to również kierujemy te osoby do wsparcia poprzez inne programy, niekoniecznie nasze pieniążki, ale przeważnie to są nasi mieszkańcy i na tym poziomie my ich zabezpieczamy. Tutaj mamy też możliwość w sytuacjach nagłych, kryzysowych, no różnych, pożaru wesprzeć, ale również skierować, jakby pomóc w załatwianiu dofinansowania poprzez wojewodę, tak? W sytuacjach na przykład klęski, czy takiego pożaru, czy wypadku, tak? Przypadek losowy. Oprócz działań finansowych, to też państwu krótko powiem, my wchodzimy w programy takie pomocowe i teraz z dzisiejszego dnia taką mam informację, wnioskujemy co roku, już kolejny rok, o program asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Wnioskowaliśmy na przyszły rok na kwotę blisko 230 tysięcy, dostaliśmy 124 czy 6, także ucięto nam. Na program opieka wytchnieniowa jesteśmy na etapie wnioskowania, złożyliśmy już wniosek, właśnie dzisiaj mija termin złożenia wniosku, więc też jesteśmy przed rozstrzygnięciem, tak? To są zależne sytuacje od, no, od tego, co się dzieje też na górze, tak? Od finansów, od liczby chętnych gmin, które przystępują do tego typu programów. I lata bywają różne. Raz dostajemy kwotę tą, którą wnioskujemy, a raz taką, którą nam po ucięciu przyznaje rząd. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? W takim razie poproszę Komisję do Spraw Społecznych o opinię. Komisja opiniuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad tą uchwałą. Pani Wioletto, jeszcze raz. O, dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028. Uchwała została już omówiona przez pana dyrektora. W takim razie przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Proszę państwa, przechodzimy do ostatniej już uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie gminy Biesiekierz, na których zamieszkują mieszkańcy. Tą uchwałę wprowadził pan wójt dzisiaj na sesji. Tutaj poproszę panią sekretarz o kilka słów i panią Kamilę. Ponownie witam serdecznie szanowną radę, panią przewodniczącą i mieszkańców, którzy nas słuchają. Na pewno to jest temat bardzo ważny dla państwa teraz. Państwo radni na poniedziałkowej komisji dostali od nas szereg materiałów, szereg informacji, porównań służących temu, żeby po prostu przychylnie odnieść się do tej uchwały. Szanowni państwo,
Tak jak pan wójt mówił, 8 listopada był otwarty przetarg na odbiór odpadów naszych komunalnych z terenu gminy Bisiekierz. Jesteśmy, można powiedzieć, zadowoleni i niezadowoleni, bo chcielibyśmy, żeby cena się utrzymała, ale wiem, że to jest nierealne, proszę państwa, ze względu na, tak jak i podatki podchodzą, ze względu na wzrost wynagrodzeń, wzrost kosztów energii i innych rzeczy. Obawialiśmy się troszeczkę tego przetargu, że będzie naprawdę bardzo drogo, bo w gminach ościennych jest 38-45 zł dotychczas jeszcze przed przetargiem. Wobec powyższego, otwierając ten przetarg, no, jesteśmy w miarę uspokojeni, że mieszkańcy po prostu nie będą płacić ogromnych kosztów. Kwota w tej chwili z przetargu, która wynika z przeliczenia, proszę państwa, liczby mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów i kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, wynosi w tej chwili, wyniosłaby z tych przeliczeń 37 zł. Proszę państwa, z tym, że w tych 37 zł można skorzystać z ulgi na kompostownik w kwocie 3 zł, gdzie to jest też państwo radni podejmowaliście dla naszych mieszkańców bardzo dobrą tutaj ofertę, tak powiem, żeby zachęcić do składowania bioodpadów, czyli kompostowników. W trakcie roku państwo to zrobiliście, czyli dotychczasowa 33 cena też się obniżyła. Tak jak państwo obiecaliśmy, przez 3 lata będziemy bardzo solidnie pilnować tych wydatków państwa. Duże obawy państwa, no, borykaliśmy się z takimi obawami i państwo, i mieszkańcy, i my odpowiadaliśmy, że przez te 3 lata co może się wydarzyć. Cieszę się, że starczyło nam pieniążków i dobrze oszacowaliśmy koszty. I szanowni państwo, mieszkańcy, którzy odeszli, około 900 osób, a z tego około 700 gospodarstw, czyli osób, które korzystały z odpadów, ta kwota, którą my posiadaliśmy, my ją musieliśmy oddać do koszalina. Także nie mogły pieniążki zostać, bo taka też panuje informacja, że no powinno być taniej, bo pieniążki zostały. Nie, pieniążki idą za mieszkańcem. Jak wiemy, wszystkiego się obawialiśmy. Rok 2023 był trudnym rokiem, obawialiśmy się, ale cieszę się, że kwota została utrzymana, mieszkańcy była dobrze oszacowana i mieszkańcy w tej mniejszej ilości także gospodarują odpowiednio, no przyzwoicie segregują, że tak powiem, i ta kwota nie wzrosła. Bo nie ukrywam, proszę państwa, jeżeli zauważamy tendencję do braku segregacji, braku gospodarki odpadami w kwestii odpady zmieszane są najdroższymi odpadami w naszej gminie. I jeżeli my, proszę państwa, zauważamy, że w tym wachlarzu segregacji i niesegregacji przechyla się w niesegregację, to możemy liczyć na wzrost ceny koszty odpadów i to przełoży się na cenę dla mieszkańca. Mam nadzieję, że dalsza edukacja i edukacja, jeszcze raz edukacja z naszej strony, oczywiście ze szkół i z innych podmiotów i jednostek, pomogą doprowadzić do tego stanu, żeby był przynajmniej taki jak teraz, gdyż widzimy minimalny spadek. Nie ma wzrostu śmieci do roku poprzedniego na dzień dzisiejszy. Jest minimalny, ale po prostu uczulam. Uczulam, jeszcze raz uczulam, bo to od nas, proszę państwa, zależy, jaka będzie cena. Nie od państwa radnych, bo państwo radni nie macie tego wpływu. Jesteście indywidualnymi mieszkańcami, ale od wszystkich mieszkańców gminy Bisiekierz o właściwą segregację. Nie uciekania od tego, że jeżeli jest zła segregacja w gospodarstwach segregowanych, jest naklejka przyklejona, przesortuj to jeszcze raz, to proszę o przesortowanie, nie wrzucanie tego do zmieszanych, bo naprawdę to rodzi duży koszt. Chciałabym także uspokoić, bo państwu radnych też wykładałam taką wykładnię, że ten przetarg również ogłosiliśmy na 3 lata, ze względu na to, że te 3 lata poprzednie pokazały nam, że firma, która będzie obsługiwała, nie wiedzieliśmy, jaka firma się zgłosi. Zachęcamy wszystkie firmy. W tym roku, jak niestety poprzednie lata, zapytań jest od wielu firm, ale tylko jedna firma składa ofertę. Jest to firma Ekosan. I w związku z tym, dziś mogę otwarcie o tym powiedzieć, że jeżeli otworzyłam ofertę Ekosanu, to mam pewność, że te następne 3 lata będą też takie stabilne, jak w tej chwili. Gdyż, no nie ukrywajmy, przez poprzednie 3 lata przeszliśmy ogromne zmiany, ogromne podwyżki energii, zachwiania, gazu, paliwa, a cena została utrzymana. Pomimo, że wykonawca, czyli nasz usługobiorca,
ma w umowie zapisane, że może podnieść, bo to jest logiczne, o koszty inflacji, waloryzacji i innych rzeczy, wynagrodzeń pracowników. Firma nie zrobiła tego. To też naprawdę świadczy o profesjonalizmie, o tym, że wszyscy dbamy o to. No i proszę Państwa, staramy się edukować, nie karać. Mam nadzieję, że wszystkie kroki segregacji i w tym, co teraz powiedziałam, dotrą do mieszkańców, gdyż jeżeli będzie niewłaściwa segregacja, będziemy wszczynać postępowania i kwota będzie wynosiła złego właśnie 74 zł za taki worek, a nie 34 od osoby. Więc prosiłabym tutaj, przepraszam, 37. Więc prosimy i uczulamy, my też będziemy nad tym pracować i proszę mieszkańców, bo powiem, pomimo tak dobrej oferty 3 zł za kompostowniki, w gminach ościennych jest 1,50 zł, bardzo mało osób się zgłasza i zmienia deklarację. A może teraz spowoduje to właśnie ten, zachęci to, bo cena troszeczkę obejdzie, czyli będzie porównywalna do tej, którą płacimy, a zaczniemy kompostować. Także proszę Państwa, na tą chwilę przy liczbie mieszkańców, tak tylko oszacuję, że Państwo mieli tą świadomość, ile mamy kompostowników na liczbę odbiorców, na liczbę gospodarstw. Szanowni Państwo, mamy ilość nieruchomości na 15 listopada 2812, z tego 143 tylko gospodarstwa zgłosiły ofertę o kompostowniki. Więc jest pole do popisu dla mieszkańców, jest możliwość skorzystania z ulgi i obniżenia dla siebie ceny odbioru śmieci. Ja bardzo Państwa proszę tu radnych o to, żeby przyjęli ten projekt uchwały. Pozwoli nam to poinformować mieszkańców. Oczywiście wystosujemy odpowiednie pisma. Nie ma potrzeby składania ponownie deklaracji tych osób, które złożyły już deklarację na kompostownik, bo my poinformujemy tylko, ile te osoby, które do tej pory mają deklarację, obniżymy im tą kwotę automatycznie, że z 37 minus 3 zł będzie 34 do zapłaty. Postaramy się to zrobić do końca roku, znaczy musimy to zrobić do końca roku, gdyż ta uchwała wchodzi w życie dopiero 1 stycznia 2024 roku. Wobec powyższego jest jeszcze czas na podjęcie decyzji, przeanalizowania swoich budżetów i po prostu podjęcia decyzji, o tak powiem w sumie. I szanowni Państwo, jeszcze co do PSZOK-u, też w opinii publicznej, no na terenie gminy naszej powinien być PSZOK, może to będzie tani. Nie, nie przełoży się, proszę Państwa, to na odbiór indywidualnych odbiorów śmieci, a jedynie bardzo podniesie cenę, bo PSZOK to jest pracownik, to są koszty wynagrodzeń, utrzymania. Także myślę, że sprawdził nam się ten scenariusz i ta formuła, którą mamy w tej chwili. Jeżeli będą może programy unijne, które pozwolą PSZOK i w wieloletniej prognozie dadzą ulgi dla gminy do prowadzenia tego PSZOK-u, bo nie sztuką jest dzisiaj otworzyć PSZOK i dostać dofinansowanie na rok, dwa, a później niestety koszty tego utrzymania są ogromne. Więc myślimy oszczędnie, ekonomicznie, stąd i Państwo radni też wielokrotnie o to pytaliście, więc ja tu mieszkańcom przedstawiam, że naprawdę temat jest bardzo dogłębnie badany. Co pół roku są robione dla Państwa analizy. Pilnujemy comiesięcznych sprawozdań i mamy też to zamieszczane. Więc jakby temat gospodarki naprawdę tu leży bardzo wójtom i wszystkim Państwu radnym na uwadze. I dalej będziemy starać się pracować tak, jak pracujemy, no i stosować kontrolę. Proszę Państwa, jeszcze raz kontrolę. Państwo mieszkańcy wiedzą, że przeprowadzamy kontrolę. Każda zmiana deklaracji wiąże się z kontrolą, więc ufajmy sobie i sprawdzajmy. Dziękuję. Tak jak Państwo radni robią, też nas sprawdzają. Proszę. Dziękuję. Ja tylko jeszcze bym chciała dopowiedzieć Pani Moniko, jak będziecie Państwo wysyłać do mieszkańców te informacje, to żeby napisać o tym kompostowniku, że jest ulga, jeśli nie będą wystawiać worków i po prostu, że tak to. Tak, Szanowni Państwo, jeszcze chcę powiedzieć o segregacji oczywiście. Jeszcze chciałam tu powiedzieć też do mieszkańców bardziej apel, że rzeczywiście Państwo radni zwrócili się do nas też i tutaj w imieniu nawet Pan Krawczak i inni pozostali radni o pewne sugestie co do trawy mokrej, suszonej. My też, proszę Państwa, prosimy, upraszamy. Jeżeli oddajecie skoszoną trawę, poczekajcie chwilę, jest taka możliwość, wysuszcie tą trawę, ona będzie lżejsza, będzie to mniejszy koszt tego bio, bo nie ukrywam, właśnie w bio mamy duży wzrost.
duży wzrost, porównanie, mamy statystyki i największym jest niesegregowanie i bio. A jeżeli wysuszycie Państwo tą trawę, włożycie w te worki, nie ma problemu, na pewno będzie też i wygodnie, ale to po prostu ten jeden dzień, dwa, żeby to nie gniło, nie pleśniało w tym worku. No i upraszam o niewrzucanie konarów ciętych do worków z trawą, z krzakami. To jest to naprawdę można inaczej zrobić i nie chcemy przez to karać mieszkańców. Będziemy wyciągać te korzenie, no niestety przykro mi, przepakowywać. Proszę o to. I także na pewno będzie ulotka dodatkowo z tymi głównymi aspektami powodującymi właśnie obniżenie ceny. Tak? Poproszę tu pani Ela Piekarska i później Krzysztof Krawczak. Pani sekretarz, bardzo dziękuję za wnikliwe uzasadnienie, które wynikało z przerobienia z naszych doświadczeń po poprzednich burzliwych, powiedzmy sobie, komentarzach. Więc myślę, że my jesteśmy usatysfakcjonowani, że ta informacja jest rzetelna. Przez to pani zdementowała, że to nie nasza zła wola, powiedzmy sobie, tylko no firmy, które świadczą usługi, no nie są zainteresowane wchodzeniem na nasz teren. Tak jak pani wspomniała, bardzo za to dziękuję, że owszem, dowiadują się, ale nie przystępują do przetargu. Więc mamy jako gmina nałożone zadanie zająć się tym problemem. Musieliśmy to zrobić i tą firmą jest Ekosan. I w dalszym ciągu jako radni, jako gmina będziemy pracowali, będziemy na bieżąco, tak jak pani wspominała, śledzili, co można jeszcze zrobić, bo to słusznie od nas samych należy. Więc uważam, że spełniliśmy i państwo tutaj wszystkie przesłanki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo też. Poproszę pan Krzysztof Krawczak i pani Wioleta później. Szanowni państwo, pani sekretarz tu bardzo dokładnie omówiła wszystkie aspekty tutaj segregowania śmieci i uprzedziła mnie w pewnych kwestiach. No, trzeba apelować o tą segregację i tą świadomość ekologiczną. Wydaje mi się, przy wzroście tych wszelkich cen minimalnego wynagrodzenia, to ta suma 4 zł to nie jest duża. To jest naprawdę zadowalająca. Trzeba powiedzieć, że gmina, już mówiliśmy to wielokrotnie, nie może uzyskać jakichkolwiek zysków, że tak powiem, na śmieciach. To się musi bilansować i to się bilansuje. Bilans musi wyjść na zero, jak to w jakiejś tam piosence było. Także my nie zarabiamy na tych śmieciach. Tyle, ile te śmieci kosztują, to tyle mieszkańcy płacą. Tutaj rzeczywiście jedna firma się zgłosiła. Ja nie jestem rzecznikiem firmy Ekosan, ale nie możemy narzekać, proszę państwa. Z firmą się współpracuje dobrze. Właściciel firmy bywał u nas, wyjaśniał. Gotowy jest na współpracę, na różnego rodzaju sugestie. Robią to solidnie. Pewnie, że czasami zgrzyty są, bo jak jest 6 tysięcy ludzi, to komuś tam może coś tam nie pasować. I u niego też pracują tylko ludzie, nie roboty. Także czasami coś tam może dojść do jakichś niesnasek. Ale nie możemy na tą firmę narzekać. Chciałoby się, żeby była konkurencja, powoduje to, że może być taniej. No nie ma tej konkurencji, ale nie narzekajmy, nie jest źle i wydaje mi się, że powinniśmy być usatysfakcjonowani. Na 3 lata taka cena, jak zostanie, no przy naszym udziale właśnie tej świadomości i segregacji odpadów, to nie powinno być źle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pani Wioleta Zielińska-Zajewska. Jeszcze ja takie krótkie bym chciała poprosić panią sekretarz o potwierdzenie. Ustawodawca zobowiązuje samorządy, czyli gminę, do tego, że mamy zabezpieczyć mieszkańców, jeżeli chodzi o wywozy nieczystości. I tutaj tak myślę sobie, że jeżeli jedna firma składa tylko ofertę, to rozumiem, że my jesteśmy zmuszeni po prostu jakby podpisać tą umowę. Bardzo bym prosiła o wyjaśnienie. Tak, szanowni państwo, to jest wolny rynek. My jako gmina, czyli zadanie wójta gminy jest odbiór nieczystości z gminy Biesiekierz, czy tych odpadów. I to po naszej stronie należy przeprowadzić właściwą procedurę, poinformować. Tak też czynimy. Proszę państwa, na dzień przed otwarciem przetargu, niejednokrotnie przed każdym przetargiem, mamy kilkanaście zapytań. Mamy jedną firmę, drugą firmę, trzecią. My nie wiemy, kto składa. I nie możemy podważać tej konkurencyjności, czyli że jakieś jest, nie wiem, podejrzenie czy nie. Nie. My jako gmina nie możemy agitować na tę rzecz, jedynie informować,
o przetargu, właściwą specyfikację. Odpowiadamy do dnia ostatniego. Nieraz Państwo widzicie, 3 lata temu otwarcie przełożyliśmy na później, bo były dodatkowe pytania, co rodziło dla nas nadzieję, że no może będzie konkurencja, będzie lepiej. Niemniej jednak no nie jesteśmy w stanie nic zrobić jako urząd, jako organ. Po prostu musimy otworzyć tą ofertę, która jest i przystać, bądź nie przystać. Jak nie przystaniemy, to pan wójt sam będzie jeździł, zbierał śmieci. Więc szanowni państwo, nie ma takiej możliwości, prawda? No bo tak by musiało zostać już kolokwialnie mówiąc. Więc naprawdę tak, my także, proszę państwa, to jeszcze taka nowinka dla państwa. My jako urząd także segregujemy, będą właściwa segregacja, także to poprawiamy, poprawiamy świetlice. Też będzie segregacja, bo wynajmujący ludzie też rzucali wszystko do jednego. Powiedz w każdym momencie, każde państwa uwagi, sugestie, czy nawet te kontrole firmy spowodują, tak jak pan Krzysztof Krawczak powiedział, że jesteście państwo po części zadowoleni, w większości zadowoleni, bo to jest ciągła współpraca, analiza i rozmowa. Mam wspaniałego pracownika, mogę tu się pochwalić, naprawdę pan wójt może pochwalić też także panią Kamilę Panecką, która naprawdę to jest perełeczka, dba o te śmieci, kontroluje, pilnuje i to jest naprawdę też dobro dodane do tego i dla państwa spokój mieszkańców, że każdy płaci za to, co robi. No mieszkańcy też piszą na mieszkańców, na sąsiadów, także też interweniujemy, proszę państwa. Także myślę, że świadomość jest duża, ale prosimy o większą jeszcze dyscyplinę. I dziękuję bardzo za pochlebne słowa, bo naprawdę pracowaliśmy, wzięliśmy sobie do serca, co państwo mówi, pan wójt oczywiście, więc dlatego dzisiaj ja prezentuję, bo moją koleżanka się denerwuje, a ja pomogę jak najbardziej, także możecie państwo na nas liczyć. Dalej będziemy tak pracować, jak pracujemy, dalej będziemy przygotowywać analizy i na każde państwa zapytania i sugestie jesteśmy otwarci. Dziękuję. Ja tylko może dopowiem jeszcze, zanim pan wójt coś będzie chciał powiedzieć, że w sumie to jest wzrost 12%, czyli na osobę, tak, tak to wychodzi, czyli taki standardowy wzrost, jak nawet niższy niż idą wynagrodzenia, niż podwyżka. Tak, na 3 lata, tak, ja mówię, a podwyżka wynagrodzenia najniższego może być i w następnych latach, i w następnych, i była przez te 3 lata. Oraz to, proszę państwa, że no nie mamy wpływu na to, że Koszalin ma PGK, czyli własną spółkę komunalną i może sobie zapewnić jakby ten odbiór z tej spółki, przez tą spółkę, a my niestety nie mamy takiej spółki i dlatego to też tak jest, że jest wolny rynek. Proszę panie wójcie. Pani sekretarz mnie trochę uprzedziła, bo chciałem właśnie podkreślić tą merytoryczną, żmudną i taką efektywną pracę właśnie tej komórki, o której tutaj wspomniana pani Kamila. No czasami jak mówicie, że trzeba pochwalić, ale czasami mieszkańcy mówią no z takim wyrzutem, bo jest dosyć pieczołowicie to kontrolowane i sprawdzane, niezależnie od właśnie różnych prób omijania pewnych zapisów i przepisów, ale to na tym polega właśnie ta trudna w sumie praca, bo spotykamy się również i z niezadowoleniem. Chciałem również podkreślić to, co pan Krzysztof powiedział, że ja do mnie docierają również te sygnały. Też nie o to chodzi, żeby promować jakiegoś jednego wykonawcę tej usługi, ale współpraca z tą firmą przez te lata udowodniła właśnie, że jest to naprawdę dobra współpraca, otwartość na każdą sugestię. Są spory często właśnie, ale naprawdę załatwiane w duchu porozumienia. No i jeszcze chciałem tylko zasugerować, bo jeszcze tuż przed sesją pani sekretarz pokazywała mi, chyba pani Kamila opracowała taką analizę tych odpadów. Ona w sposób obrazowy bardzo ładnie pokazuje te wzrosty, spadki w poszczególnych obszarach. Wydaje mi się, że to jest taka znakomita, bo o edukacji i informacji bardzo dużo mówimy, że to też jest taki fajny materiał edukacyjny i informacyjny. Bo zauważycie państwo, z tego opracowania proponował, żeby to i radnym wysłać i z tego odrobić nawet opracowanie. To, co pani przewodnicząca mówiła, informacja do mieszkańców, ja myślę, że i na gazetę, i każdy z nas ma tam swoje możliwości publikowania w różnych miejscach, bo zauważycie państwo na tym, że w pewnym momencie, jak jest natłok takiej informacji, ludzie się dyscyplinują i zaczynają pewne zachowania swoje modyfikować i zmniejszać to. Później oswajają się znowu z jakąś myślą, znowu się robi jakiś tam rodzaj wygody, żeby po co dodatkowo się tutaj trudzić. Tak, że warto by
było taką szeroką kampanię przeprowadzić, bo nie tylko właśnie ta kampania w szkołach, w przedszkolach, bo ona wszędzie, ale to rodzice generalnie jednak decydują o tym, jaki kształt przybierze właśnie ta nasza polityka gospodarki odpadami. Ja jestem zadowolony, paniom bardzo dziękuję. Myślę, że ten wzrost, o którym mówiliśmy, to jest no, niewielki w porównaniu do tych wszystkich innych wzrostów, a przy tym jeszcze mówimy o 3 latach. Dlatego jeszcze raz dziękuję, no ale to bym sugerował tą informację, edukację, bo tego nigdy nie za wiele, a nawet taki rodzaj zmasowany tej informacji. Byłem na takim spotkaniu szkoleniowym, gdzie właśnie gospodarstwo odpadami wiele mówiono i w tym momencie, kiedy jest taki zmasowany właśnie ten informacyjny szum, to wtedy mieszkańcy naprawdę zaczynają gdzieś tam w sobie dostrzegać różne możliwości, a później to gdzieś ustaje. Co jakiś czas trzeba powtarzać, dlatego ta informacja, o której Państwo mówicie, wraz z tym informacja jedna, druga i nawet indywidualnie, bo to przez to możemy obniżyć tą cenę. Jeszcze ta cena wcale nie jest powiedziana, że ona jest stała. Ona może być jeszcze niższa. Wszystko zależy, proszę Państwa, od nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do tej uchwały? Nie, w takim razie proszę Państwa, głosujemy nad tym, że opłata za osobę będzie 37 zł, żeby mieszkańcy też w tym natłoku informacji wiedzieli. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję Państwu bardzo za to. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to Trybuna Obywatelska. Na trybunę nikt się nie zapisał. Kolejny punkt, interpelacje radnych. Tutaj Pani Zielińska-Zujewska. Interpelacja jeszcze nie wpłynęła do Biura Rady? Nie. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o moją współpracę z panią sołtys Agnieszką Burzęcką, wiem, że już składała takie pismo. Chciałabym wesprzeć działania pani sołtys i złożyć interpelację. W imieniu własnym oraz mieszkańców sołectwa Kotłowo zwracamy się z wnioskiem o naprawę nawierzchni brukowej drogi gminnej Kotłowo 18/3 o numerze ewidencyjnym, nie będę czytała, od skrzyżowania z drogą dawną wojewódzką, w tej chwili dawną krajową, teraz wojewódzką, do skrzyżowania drogi naszej, która była remontowana we wsi Kotłowo. Droga, o której jest mowa, znajduje się w fatalnym stanie technicznym, ulega ciągłemu pogorszeniu się. Brukowa nawierzchnia została szczególnie zniszczona w ostatnim okresie, gdyż z uwagi na remont drogi powiatowej przebiegającej przez naszą wieś, ruch na tej drodze znacznie się nasilił, szczególnie przez różnorodny ciężki sprzęt do budowy, który był używany w czasie prac. Nadto chcę podkreślić, iż ogromny wpływ ma dodatkowe obciążenie wyżej wymienionej drogi, które od kilku lat jest spowodowane przez ciężkie pojazdy, ciągniki wraz z naczepami ze zbożem. To jest oczywista rzecz. I te pojazdy, one wpływają w różnorodnym stopniu na konstrukcję nawierzchni. Niniejsza droga jest drogą dojazdową do posesji części mieszkańców naszej wsi. Niezliczone wyrwy, przełomy, ubytki nawierzchni i kolejny stanowią istotne zagrożenie dla ruchu zarówno samochodowego, jak i pieszego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o złożenie do Biura Rady, żeby był dokument i później Państwo wójtowie odpowiedzą. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa jeszcze radnych? Interpelacje? Wpłynęła już liście temu, ale nie było jeszcze okazji, żeby przedstawić. Proszę bardzo, Pani Martyna Ryfun. Proszę bardzo. Panie Przewodnicząca, Wysoka Rado. 14 września składałam interpelację do Biura Rady. Nie mieliśmy od tej okazji, nie mieliśmy od tego czasu sesji, więc pozwolę sobie dzisiaj odczytać tę interpelację, którą złożyłam. Dotyczyła poprawy stanu drogi gminnej w miejscowości Warnino. W związku z licznymi głosami mieszkańców Warnina oraz uwagami kierowanymi przez panią sołtys Warnina Marion Chorek, zwracam się z prośbą o dokonanie analizy stanu technicznego drogi gminnej w miejscowości Warnino. Chodzi o odcinek o długości 500 metrów, który jest w mojej ocenie, ale też nie tylko, w bardzo złym stanie technicznym. Poruszanie się nim zagraża bezpieczeństwu mieszkańców Warnina oraz uczniów, nauczycieli i pracowników ośrodka szkolno-wychowawczego w Warninie, do którego główna brama wjazdowa znajduje się przy rzeczonej drodze. Droga gminna nazywana przez mieszkańców tak zwaną drogą do Gorzelni zasługuje na poprawę jej stanu technicznego. Należy jednak wziąć pod uwagę materiał, z którego droga była budowana.
to jest kostkę brukową i ustalić, czy poprawa nawierzchni drogi nie wymaga nadzoru konserwatora zabytków. Po poczynionych ustaleniach należy określić, kiedy i w jaki sposób możliwa będzie poprawa stanu technicznego drogi oraz dokonać wstępnego kosztorysu celem zaplanowania środków w budżecie gminy Biesiekierz. Odpowiedź na tę interpelację została udzielona. Czy mogę ją również odczytać? Jest dość krótko. Zostało napisane. Tutaj według pana wójta stan drogi oceniono na dobry, bez widocznych oznak ubytków. Nawierzchnia jest wykonana z kamienia polnego bardzo zróżnicowanej wielkości. Ponadto powstałe nierówności wynikające z długotrwałego jej użytkowania są uzupełnione kruszywem i pozwala to na bezpieczne funkcjonowanie przez mieszkańców oraz uczniów ośrodka szkolno-wychowawczego i na chwilę obecną działalność ośrodka nie jest prowadzona od strony przedmiotowej drogi. Istotnym jest, iż poruszany w rozważaniach obszar drogi objęty jest nadzorem konserwatorskim i figuruje w zapisach gminnej ewidencji zabytków jak zespół dworsko-folwarczny, co oznacza, że wszelkie koncepcje dotyczące opracowania dokumentacji projektowej winny uzyskać opinię konserwatora. Dostaliście państwo również zdjęcia, dokumentację fotograficzną. Chciałabym tutaj poprosić o zgodę, abym ja również mogła przesłać swoją dokumentację fotograficzną, którą ja posiadam i stan drogi, który ja udokumentowałam, który był też podstawą napisania tej interpelacji, bo zdjęcia, które otrzymaliśmy, nie wskazują na fakt faktycznej poprawy tej drogi. Ja przyjmuję do wiadomości tutaj odpowiedź. W dalszym ciągu będę się starała rozmawiać z władzami gminy tej kadencji, ewentualnie następnej kadencji na ten temat. O tej drodze mówi się już od bardzo dawna i mieszkańcy, które, to tak jak wszyscy mówimy, mieszkańcy, którzy tam mieszkają, od wielu, wielu lat proszą o poprawę nawierzchni tej drogi, jak pewnie jeszcze wielu innych miejscowości w naszej gminie. Ja chciałabym dopilnować, żeby był to temat jakby taki, który będziemy poruszać, ponieważ wniosek do budżetu również został złożony, ale w projekcie planu budżetu również nie uwzględniono tej drogi. A zatem, żebyśmy o tym nie zapomnieli, będę o tym cały czas przypominała. I tylko ewentualnie odniosę się do tego tutaj zapisu, że mieszkańcy, rodzice i uczniowie nie korzystają z tej bramy przy tej drodze. Nie korzystają, ponieważ jest ona w złym stanie technicznym, co nie zmienia faktu, że jest to główna brama, a korzystają po prostu z tej bramy, która jest przy drodze z płyt JOM, które zostały położone. W tym miejscu również, jeśli mogę, chciałabym powiedzieć, że również do budżetu złożyłam wniosek o położenie tego odcinka właśnie od aktualnie położonych tej drogi z płyt JOMP do kaplicy. Też nie zostało to uwzględnione. Również mam nadzieję, że mimo wszystko przyszły budżet pozwoli na to, żeby ten mały chociaż fragment, tak znaczący dla osób korzystających z kaplicy w Arninie, mógł zostać jednak wyremontowany. Dziękuję. Dziękuję pani radna. Myślę, że w przyszłym roku coś tam nam się uda, żebyśmy mogli jednak te właśnie małe odcinki podokańczać i ukończyć, żeby mieszkańcom lepiej się żyło, szczególnie tym starszym, bo to są takie miejscowości małe, gdzie jest sporo osób starszych. No tak jak tu pan Mariusz zauważył, starzeje się nam społeczeństwo, więc myślę, że to będą takie ułatwienia codzienne. Poproszę tutaj pan, już chwileczkę pan Tomasz chciał zabrać głos. Proszę panie Tomasz. Tak, dziękuję oczywiście za udzielenie głosu. Oczywiście dziękuję państwu radnym, również pani Martynie za tą interpelację i wiele innych, które są składane przez radnych. Jakby cieszę, że państwo wykazują taką jakby dbałość o stan techniczny, o jakość, o bezpieczeństwo mieszkańców i rzeczywiście to buduje. Niestety wiemy, że nie wszystko można zrobić od razu. Niemniej jednak rozmawialiśmy i z państwem, i z radnymi, i z sołtysami i pewnie na sesji budżetowej będzie większa dyskusja dotycząca inwestycji, dlaczego takie, nie inne. Niemniej jednak już teraz warto powiedzieć, że przyszły budżet oparty jest głównie o zadania, które są zakontraktowane, dofinansowane, rozpoczęte lub w trakcie przygotowywania i kwota inwestycji ponad 25 milionów w stosunku do planowanego budżetu 71 milionów jest naprawdę ogromna.
I tutaj musimy zachować pewne bezpieczeństwo w planowaniu tych wydatków inwestycyjnych. Niemniej jednak, tak jak rozmawialiśmy, jeśli w trakcie roku budżetowego uwolnione zostaną środki, na przykład w wyniku oszczędności, albo zwyczajnie będzie to możliwe, to takie małe zadania na drogi o długości 40 metrów, 60, 120 będziemy mogli wprowadzać w roku bieżącym. My aktualizujemy, Szanowni Państwo, budżet co miesiąc. Więc w ciągu roku budżetowego 12 razy zmienia się budżet. Za każdym razem możemy wprowadzić zadanie, zmienić jego zakres, wielkość i tak dalej. Więc bądźmy dobrej myśli. Mam nadzieję, że również i takie małe zadania będziemy mogli sukcesywnie poprawiać. I mam nadzieję, że takie problemy znikną również i będziemy mogli to realizować. Także jeszcze raz dziękuję za te uwagi, dziękuję za te interpelacje. No i bądźmy dobrej myśli, że zrealizujemy to. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Janek do tego chciał jeszcze coś powiedzieć. Przychylam się do wniosku pani radnej, bo jestem radny już od kilku lat, od 2006 roku też byłem radny w okręgu Warnina i te postulaty odnośnie tej dróg, odnośnie Gorzelni, odnośnie mieszkańców w stronę, to nie tylko Kaplica, ale tam do może pan powtórzyć? 2006, tak. I przez mieszkańców był wniosek kierowany i tego, i to tak zawsze zostaje na uboczu i w przyszłych latach należy by się pochylić nad tym Warninem i dokończyć tą drogę właśnie tam wzdłuż Kaplicy do mieszkańców kolonii Warnino, bo tam praktycznie około kilometra drogi tej kostki brukowej jest, to jest tak zwane kocie łby, nie? Tak samo i koło tej Gorzelni. Pamiętam jednego roku nawet był sprzęt już wywieziony, przywieziony na skrzyżowanie, tam miały te odcinki być drogi zrobione, ale w wyniku inne sytuacje inwestycja nie została dokonana. Także popieram wniosek i prosimy o w przyszłych latach o pochylenie się nad tymi drogami. Dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, myślę, że temat interpelacji wyczerpaliśmy. Przechodzimy do punktu 9. Wolne wnioski i zapytania. Ja w tym punkcie najpierw ja zabiorę głos. Bo już wszyscy tak od razu ręce do góry. Proszę Państwa, w związku z odejściem w sumie mojego pracownika z Biura Rady, chciałam bardzo serdecznie podziękować z tego miejsca pani Dominice za to wsparcie, za pomoc i życzliwość, za 5 lat z nami, za różne dobre rady. Jest mi niezmiernie przykro, że pani odchodzi, ale mam nadzieję, że ta ścieżka rozwoju będzie dalsza i po prostu będzie się pani dalej rozwijać. I wszystkie wyzwania przed panią, także życzymy powodzenia my jako radni. Tutaj zapraszam panią Dominikę. Koleżanka pomoże, tak. I będę wyciągać z tej torby. To jest upominek od wszystkich naszych radnych. Tam w środku jeszcze coś tam jest. Także pani Dominiko, dziękuję bardzo. Bardzo. Proszę bardzo. I tutaj. Także to od wszystkich państwa radnych. I teraz możemy te wolne wnioski. Ela Piekarska, proszę. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością dzisiaj wysłuchałam słów pana wicewójta odnośnie sukcesów stowarzyszenia, które popierałam utworzenie właśnie i możliwość skorzystania z tej małej salki, więc tutaj nie pomieszczenie czyni, powiedzmy sobie, sukces, ale naprawdę wola i możliwość, które stworzyła nasza gmina, wykorzystując nasze obiekty. Natomiast z tego, co pan mówi, bo właśnie jako argumentowałam już kiedyś, wtedy, kiedy stowarzyszenie wystąpiło o wskazanie mu pomieszczenia, kiedy podejmowaliśmy decyzję właśnie o finansowaniu tego stowarzyszenia, już wtedy były sukcesy, co było argumentacją. Moje pytanie dotyczy czego? Ponieważ takie sukcesy są na pewno nagłaśniane,
To jest i promocja naszej gminy, że tak różne stowarzyszenia u nas działają. Chciałam się dowiedzieć, czy w związku z tym, bo to dotyczy, bo to również i dzieci, młodzież i osoby w kwiecie wieku korzystają, rozwijają się tam, ale mi głównie chodzi o taki aspekt, żeby zachęcić młodzież i dzieci, bo one są z terenu naszej gminy, które osiągnęły ten niewątpliwy sukces, o którym Pan mówił. Swego czasu praktykowane było, że powiedzmy sobie, przekazywało się jakąś kwotę, powiedzmy sobie, czy uhonorowywało się osoby, które zdobyły sukces na miarę województwa czy kraju. Na Boga, tu jest świat. Czy w związku z tym moje zapytanie, czy Państwo przewidujecie zorganizowanie, czy w jakiś sposób, no nie wiem, no nagłośnienie, nagrodzenie właśnie tego sukcesu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, pan wicewójt Tomasz Hołowaty. Oczywiście tak, szanowni państwo, musimy o tym pomyśleć, bo właściwie te sukcesy to one były, ale w tak znaczącym stopniu nie tylko przez tą organizację, przez wiele innych pojawiły się w tym roku. Więc no wszystko przed nami, żeby miało to jak najlepszą formę. Czy na przykład zorganizowanie spotkania, czy gali sportu, na którą mogli wszyscy przyjść i porozmawiać i rzeczywiście popromować te sukcesy, to tego rodzaju pomysły są. Tego, nie do tej pory również realizowaliśmy. Ale uchwałę dotyczącą wsparcia jest jak najbardziej aktualna. Jeśli tylko wpłynie wniosek, to jak najbardziej. Z klubu wpływa do nas. To jak najbardziej będziemy procedowali. Właściwie każdy wniosek, który wpłynął i spełnia warunki, został dofinansowany przez nas, więc jak najbardziej jest to aktualne. Natomiast rzeczywiście pojawia się potrzeba szerszego promowania, ponieważ tu nie chodzi o promowanie samej organizacji, ale właściwie działalności, która spowoduje, że jeszcze więcej dzieci, młodzieży czy osób starszych będzie uczestniczyć w zajęciach naszych organizacji pozarządowych, więc jakby forma jakby upowszechnienia tych działalności, wszystko jest przed nami, ale myślimy o tym naprawdę. Chcielibyśmy również zaprosić, tutaj była to również inicjatywa Klubu Sportowego Dziki Bielice, którzy chcieliby się pochwalić przed Państwem tymi sukcesami i tutaj szukamy dogodnego momentu i taką najlepszą wydaje się rzeczywiście sesja, kiedy wszyscy są, moglibyśmy to przed sesją zorganizować, ale myślę, że to są szczegóły techniczne, które możemy ustalić po sesji, nie w trybie sesyjnym. Dziękuję bardzo. Przepraszam, mogę się tylko odnieść. Proszę bardzo. Ja zadałam pytanie, czy my możemy zwrócić na to uwagę, czy są formy, które wykorzystamy, bo takie formy właśnie, które promują naszą gminę, odsuwają młodzież i dzieci od elektroniki, są ze wszech miar tutaj wskazane, więc dobrze by było, żebyśmy my, to już Państwo sobie dobierzecie, powiedzmy sobie formę, dopracujecie, bo jakoś tak nam umknęło, nie wiem, nie pamiętam, ale nie przypominam sobie, nagradzaliśmy tutaj byłą mistrzynię w judo, prawda? I od tego czasu tak jakby była luka. Nie, teraz więc, kilkakrotnie co roku bokser. A może nie wiemy, dlatego właśnie tak. Ja uważam, drodzy Państwo, że ta informacja powinna być upowszechniona. W jakiej formie? To już, przepraszam bardzo, Państwo wybiorą stosowną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Karnowska. Szanowni Państwo, rzeczywiście Pani Radna jak najbardziej tutaj mało zauważalne ze względu na to takie duże statuetki, laury ludzie zdobywają, a my to widzimy w urzędzie, dlatego że do nas wpływają wnioski o przyznanie nagrody. Rzeczywiście należałoby na sesji wręczyć i Państwo by wtedy widzieli, rzeczywiście mamy i w Kotłowie laureatów, przecież też tutaj i w zeszłym roku została przyznana nagroda, w tym roku jak klub się zwraca z wnioskiem, oczywiście jak najbardziej, ale tak, należy to bardziej wyakcentować, zaakcentować, tak jak Pan Tomasz powiedział, Państwo podjęli tę uchwałę, my to pilnujemy, tylko że może mało tej promocji, że to rzeczywiście
rzeczywiście tutaj na sesji tak uroczyście powinno być i myślę, że od tej pory to będzie stosowane ze względu na to, że to też jest ogromny zaszczyt, że tutaj tak dobrze działamy i że Państwo też myślicie o tych ludziach i że idzie w dobrym kierunku ten rozwój, że nie tylko siedzimy w domu, a wyciągamy i populację innych form sportu, bo mamy różne, od boksu po... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Pani Zielińska-Zujewska. Odczytam, żeby było szybko, jak zwykle. Szanowni Państwo, podczas spotkań wszystkich komisji zwoływanych przez Przewodniczącą Rady Gminy, ostatnio miało to miejsce 13 listopada, czyli w poniedziałek, omawiane są projekty uchwał, nad którymi mają pochylić się radni w czasie sesji, jak to miało miejsce w dniu dzisiejszym. Podczas tych spotkań, jak i ostatnio, pan wicewójt dokonuje ciekawych prezentacji, które uzasadniają treść przesłanych projektów uchwał, jak i innych ważnych, często bieżących tematów gminy i budżetu gminnego, niejednokrotnie wychodzących poza tematy sesyjne. Podobna sytuacja miała miejsce w poniedziałek. W związku z tym, że pan wicewójt przedstawił ciekawe moim zdaniem zestawienie tabelaryczne liczbowe, chodzi mi przede wszystkim o informacje dotyczące ilości odpadów. Poprosiłam w czasie ostatniego spotkania ustnie i na piśmie o przesłanie mi i pozostałym radnym prezentowanych danych na pocztę e-mail. Jednak z niezrozumiałych dla mnie przyczyn natrafiłam na duży opór ze strony pana wicewójta oraz przewodniczącej rady Anny Bejnarowicz. W odpowiedzi otrzymałam informację, że zaprezentowany materiał jest identyczny z tym, co radnym zostało przesłane, a prezentowany materiał stanowi jedynie materiał pomocniczy i roboczy, gdzie pan wójt z półstronicowego pisma radnych wyłuszczył trzywyrazowy zapis, skrót myślowy, który rozwijany jest podczas dyskusji radnych. Jak sam pan wicewójt zaznaczył w odpowiedzi na mój wniosek, przedstawione dane mają bardziej przystępną wizualnie informację, więc winny służyć radnym pomocą. Tym bardziej nie rozumiem, co stanowi problem w ich przesłaniu. Ułatwiłoby to pracę radnych i weryfikację przedstawionych danych, uwzględniając oczywiście margines tolerancji błędu, o którym pan wicewójt często mówi. Odpowiedź pana wicewójta na moje pismo, odmowa przesłania danych i stwierdzenie, że przesłany materiał nie jest dokumentem, lecz tylko krótką, wyświetloną informacją, potwierdza fakt, iż brak jest chęci współpracy pana wicewójta z radnymi, a przepływ informacji jest utrudniony. Proszę uprzejmie o wyjaśnienie mi, w czym tkwi problem w wysłaniu danych, skoro pan wicewójt je prezentuje na oficjalnym spotkaniu. Spotkaniu, które dotyczy spraw gminy, a nie naszych prywatnych. Dlaczego są obawy przed jej ujawnieniem, podaniem do publicznej wiadomości? Gdyż taki zarzut był mi postawiony w momencie, gdy prosiłam o te dane oraz w momencie, gdy prosiłam pana wicewójta o przesłanie danych, w oparciu o które podjął samodzielną decyzję o zastosowaniu przyłączeń gazowych w świetlicach. Aby była jasność, poprosiłam o nadesłanie tych informacji tylko i wyłącznie z chęci zapoznania się z problemami dotyczącymi spraw gminnych w omawianych na spotkaniu tematach, ich weryfikacji i analizie. W mojej ocenie dane informacje, które są przedstawione na oficjalnych spotkaniach radnych, nie stanowią materiału pomocniczego i roboczego na własne potrzeby, a takie stwierdzenia i działania wyraźnie pokazują niechęć współpracy i dowodzą w utrudnianiu przepływu informacji, o czym już mówiłam wielokrotnie. Uznaję, że odmowa przesłania prezentowanych materiałów, które są przedstawione w sposób skompensowany i tabelaryczny, jest nieuprawniona i nieuzasadniona. Godzi to w jedną z podstawowych zasad, którymi winien kierować się włodarz gminy, to jest transparentność w działaniu, albowiem dostęp do danych stanowiących podstawę działań wójta jest podstawowym prawem każdego mieszkańca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No, pani Wioleto, trochę się z tym nie zgadzam, bo wszyscy radni widzieli, przeanalizowali. Komisja trwała bardzo długo, każdy mógł zadać pytanie, a teraz mam takie wrażenie, że pani zarzuciła, że chcemy coś ukryć. O, tak to wygląda, ale proszę pana wójta o odpowiedź. Dobrze, szanowni państwo, patrzę na państwa reakcję i trochę jakby cieszę się z tym, że wszyscy odbierają to tak samo jak ja. No to właściwie zdanie pani Wiolety Zujewskiej. Zieliński-Zujewski jest jakieś niezrozumiałe. Po raz pierwszy spotykam się z takim czymś, że jest jakieś oczekiwanie, żebym publikował swoje własne materiały robocze. To nie jest dokument.
to nie ma cech dokumentu, nie jest dokumentem, to są moje materiały. To tak jakbym Państwu wyświecił moją tutaj kartkę, która jest pomazana, bo to są moje skróty myślowe. I jeżeli będzie takie oczekiwanie, to ja bardzo proszę, aby Pani opracowała ten standard informacji, które przekazywane są na komisji, a Państwo radni pracują na materiałach otrzymanych na komisji. To, że ja wyświetlam i pomagam, po prostu koloruję tabelkę budżetową, którą Pani otrzymała w tej samej formie, to jest w ogóle, zarzut jest jakiś w ogóle absurdalny. To, że robię zestawienie tabelaryczne, które tak jak pisałem, są dostępne. Pani może dostać dzisiaj, teraz. To, że ja robię to w innej formie, poprzez tak zwane transponowanie tabeli, które dla mnie inaczej układa rok i lata, czy też kilogramy, to zupełnie, dla mnie to jest kompletnie niezrozumiałe. W związku z tym, no, bardzo proszę o opracowanie standardu informacji, które będziemy mogli przekazywać, tak żebym ja nie musiał za każdym razem tłumaczyć się z informacji, które wyświetlam na komputerze. Bardzo proszę o wprowadzenie takich informacji do regulaminu. Jaki rodzaj informacji będzie Państwu przekazywany, na którym będziemy pracowali? A ja niestety mogę jedynie obiecać, że no, albo będę dalej tak samo pracował i narażał się na ciągłe takie ataki, że jestem nietransparentny, albo nie będę Państwu wyświetlał informacji. Tylko czemu 14 radnych ma być, że tak powiem, pokrzywdzonych przez jakąś opinię? Po pierwsze. Po drugie, Pani mówi, że Rada. Czy to jest opinia rady, czy jednej radnej? Bardzo proszę o zweryfikowanie. Czy obecnie tutaj radni są zgodni z tym, czy to jest jedna radna? No właśnie. Więc bardzo proszę o to, żeby zaprzestać takiego atakowania, które jest w ogóle niemerytoryczne. Nie wiem, dlaczego takie osobiste traktowanie. No trudno. No przyjmuję to do wiadomości, ale ja będę pracował dalej tak samo merytorycznie jak do tej pory. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, materiały są. Pani sekretarz powiedziała na temat odpadów i pracownik robi co miesiąc zestawienia. Można było o nie poprosić, wystąpić o odpady. A tak jak powiedziano było nawet w tym piśmie czy mailu, który ja napisałam, wszystkie uchwały były omówione i materiały były wysłane. Uchwała budżetowa 15 listopada do Państwa spłynęła. Oprócz tego będziemy mieli, tu Pani Skarbnik przed chwilą mnie poinformowała, całą jakby komisję związaną z budżetem osobną. Nie przed samą sesją budżetową, która jest 14 grudnia, tylko osobna komisja. Poświęcimy kolejne kilka godzin. No nie wiem, no może znajdą się Państwo, którzy chcą to bardzo tak analizować, bo w sumie uchwały zostały podjęte, nikt nie wyrażał sprzeciwu przy nich, więc jakby te informacje, Pani Violetto, nie były jakieś takie, że Pani czuła się nie poinformowana, niedoinformowana i wstrzymała się na przykład, bo głosowała Pani za przyjęciem. Więc myślę, że ale to tak jak Pan Wójt mówi, to były jego, tak jak ja mam tu kartki pobazgrane i też Państwo by nie chcieli wiedzieć, co tam jest napisane, więc po prostu jasno do pracownika konkretnego, czyli z odpadów, Pani Skarbnik, do budżetu zostanie to wszystko nam przedstawione, zostało wysłane już Państwu, każdy może przeanalizować, mieć pytania. Rozumiem, że każdy chce uzyskać tą informację i zgadzam się z tym, ale jeżeli tu mówię, nie ma jakby takiej konkretnej, tabelarycznej, sformalizowanej formy, no to tak, widzę, znaczy, że Pan dwa wnioski, nie musi tego. Dwa wnioski, Pani Przewodnicząca. Bardzo proszę o przedstawienie, jeśli ma być za każdym razem taki atak na mnie z powodu prezentowanych informacji, spersonalizowanych trochę przeze mnie, czyli w innej formie wyświetlanych, to ja bardzo proszę pierwszy wniosek o przedstawienie informacji, w jakim standardzie mam Państwu przesyłać informacje na komisję i wtedy będziemy pracowali tylko na tych informacjach, nie będę wyświetlał żadnych innych. I drugi wniosek, bardzo proszę Państwa radnych o wypowiedzenie się w tej kwestii, bo to już kolejny jest atak na moją osobę, gdzie podpisuje się Pani Radna radnymi, że Rada. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, czy to jest głos Rady, czy jednej radnej. Ja tylko chciałam coś powiedzieć w tej kwestii. Nie jest to spersonalizowany atak na Pana i nie jest tak, że za każdym razem, po każdym posiedzeniu komisji naszym wspólnych, gdzie są prowadzone dyskusje na określone tematy, ja żądam przesłania wszystkich dokumentów. To jest rzeczywiście drugi raz. Pierwszy raz dotyczył dokumentów, o które cała Rada, bo to było też jakby wcześniej była rozmowa, chodziło o świetlice i o decyzje, na podstawie których mieliśmy podjąć, czy będzie zakładana fotowoltaika, czy ogrzewanie gazowe. Miał Pan przygotować takie dane dla nas radnych, zanim będzie podjęta decyzja i Pan tego nie zrobił. Po czym, po podpisaniu umowy, znowu zwrócił się Pan do nas, zwołał nas Pan, pokazując dane, które według Pana
przekonywujące do tego i uzasadniające decyzję podpisania ogrzewania gazowego. Ale proszę panią, my już rozmawialiśmy na ten temat. Skończy. Cała Rada się wypowiedziała, dobrze, że za tym w tym jednym przypadku, tak jak pani mówi. To jest pierwszy raz i teraz drugi raz mi chodziło tylko i wyłącznie o zestawienie, tak jak wcześniej mówiłam, zresztą mówiłam o tym na posiedzeniu komisji, chodziło mi o te zestawienia dotyczące wywozu śmieci. Nic więcej, które były przedstawione na komisji. Oczywiście. I dostała pani odpowiedź od pani sekretarz, że można zwrócić się do pracownika merytorycznego. Jasne, więc nie rozumiem tego wystąpienia. A ja z kolei nie rozumiem, w czym jest problem w przesłaniu radnym informacji, albo mi na przykład, bo to dobrze, ja się o to zwracałam, to co było nam zaprezentowane, jeden plik z programu Excel na pocztę radnej. Nie rozumiem. Nie oczekuję od pana notatek, które ma pan przed sobą, zapisanych i notatek, w których pan dokonuje pewnych analiz. Absolutnie. Tylko prosiłam o to jedno zestawienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jednak, szanowni państwo, bardzo proszę, to konsekwentnie, wypowiedzmy się wszyscy, bo żeby to nie było, że Rada ode mnie oczekuje takich informacji i Rada ma takie oczekiwanie. Bardzo proszę. Nie, no mówiła pani Wierska cały czas, że Rada oczekuje. Cały czas mówiła, że proszę państwa, czy chcecie państwo otrzymać takie informacje? Ja w tej sytuacji nie chciałam tych informacji. No chciałam powiedzieć, że ja tych tabelek nie potrzebowałam, tak? Mówię tak głośno. To, co wszystko było powiedziane, zrozumiałam. Tak jak powiedziano, do odpadów czysta matematyka wyszła. Czysta matematyka, tak nam zakomunikowano i z tyłu były też wyjaśnienia w uzasadnieniu. Wszystko jest w porządku. Jest, informacja jest idealna dla mnie, bez problemu. Proszę państwa, dziękuję państwu bardzo. Czy ktoś z państwa ma radnych jeszcze zapytania i wnioski? Nie. W takim razie przechodzimy do ostatniego punktu. Zakończenie obrad 62. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Stwierdzam, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłaszam zakończenie obrad 62. sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Poproszę o pozostanie na chwileczkę.